Witajcie serdecznie. Musimy dopracować Joli głos. Okej. Okay. Także już teraz znacie Jolę. Jola, przywitaj się. Witam, Maciuś. To jest moja żona, Jola. A to jest mój mąż, Maciuś. O, trochę mam kółka i mi krzesło odjeżdża, przepraszam. Tak, więc zadawajcie jakieś pytania, możecie zadzwonić, tutaj macie telefony podane z praktycznie z każdej części świata powinniście się móc dodzwonić. My jesteśmy w Wielkiej Brytanii, stąd też numer brytyjski. No i dzisiaj oczywiście jest Q&A, czyli możecie nam zadawać różne pytania. Jeżeli będą jakieś pytania, chcecie zadać konkretnie, to po prostu piszcie wiele razy, bo ten czat szybko leci. My nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Po prostu one przelatują. Ale Jola może będzie czytać. Witam. Słabo słychać Jolę? Okej, Joluś, powiedz coś. Tak. Witajcie wszyscy tutaj. Tylko, że wiesz co, Maciej, ja słabo widzę ten czat. No to musisz okulary założyć. Przykro mi. Tak to jest. Możesz sobie włączyć w telefonie na YouTube i tam możesz czytać. No, w sumie to też mądry pomysł. Widzisz, jakie ty mądry jesteś. Czy widzieliśmy najnowszy film Korneliusza? Słuchajcie, z Korneliuszem to my jesteśmy na bieżąco, że tak powiem, słuchaliśmy komitetu nagranego zaraz po komitecie, jak tylko wyszedł. Tak, tutaj zadaję pytania w follow reel. Dobry wieczór wszystkim. Czy docierają do was informacje, co byli współbracia sądzą o waszej działalności na YouTubie? Ja nic nie słyszałam, a Maciej jest bardziej w tym ogarnięty. A mnie to mało obchodzi, szczerze mówiąc. Ja nie obchodzę ich, więc dlaczego mam się interesować, co oni myślą o mnie? Słuchajcie, mało to mnie interesuje autentycznie, co oni myślą. Naprawdę. Jeżeli cokolwiek by mnie interesowało, to na pewno nie to, co oni myślą. Irenka mówi, że muzyka trochę za głośno. Już ściszyłem, teraz jest chyba okej. Okay. Komitet Korneliusza to dzisiejszy hit w sieci chyba. No nie wiem, bo my słuchaliśmy? Tak, słuchaliśmy od razu, zaraz po komitecie. A, no tak, rzeczywiście. Tak. Dorotka też mówi, że muzyka za głośno. Witaj, Wiolu. Już jest chyba okej. Okay. Powiedzcie, czy jest okej, okay, bo ściszyłem znacznie. Witaj, aloha, jak ładnie, wecis. Witaj, Kasiu, witaj, Lucja. Witajcie. No to zadajcie jakieś pytanie więcej jeszcze. Co byście chcieli wiedzieć? Może o nas, może o tym, jak się budziliśmy, jak... Różne sytuacje, chyba że ktoś chce zadzwonić, albo poczekamy jeszcze może chwilę, może więcej osób będzie, bo jest dopiero 8 po, więc... Tak. Może trochę poczekamy. Tutaj było pytanie z perspektywy czasu, jakie techniki manipulacji stosowałem. Wiecie co, z perspektywy czasu to ciężko mi jest sobie przypomnieć, dlatego że, no ogólnie te świadkowskie, ale jest to naprawdę ciężko przypomnieć sobie, bo człowiek nie był świadomy tego. Więc myślę, że gdybym był świadomy, ja taki teraz eksperyment robię, kontaktuję się z taką sektą Boga Wszechmocnego, Kościół Boga Wszechmocnego i tam staram się, Joluś, cisz ten live na tym, i tam staram się, znaczy oni chcą mnie zrekrutować i powiem wam, że stosują techniki bardzo podobne do świadkowskich technik, to znaczy nie mówią wszystkiego na raz, są pewne rzeczy, które przede mną tają i
Jak ja się dopytuję, to zaraz jest taka konsternacja. Tak jak u świadków zresztą. U świadków przecież też jest tajone, że są rzeczy. Są są tam na przykład listy dla starszych, są pewne rzeczy, które są dopiero po chrzcie wyjawiane. I tak samo jest w tym kościele. Tylko oni są jeszcze bardziej odjechani niż świadkowie. Maćku, jakiś czas temu zbierałeś pytania do Q&A. To będzie odcinek z moimi pytaniami, bo teraz jestem z Jolą. To może... Tak, Maja pyta, ja jestem ciekawa, jak wygląda wasze studium Biblii. Ja powiem tak, ja jak się wybudzałam, to się dołączaliśmy do grup, na przykład do... Do Erika Wilsona. Właśnie, do Erika Wilsona, Eric troszkę Wilson. Do polskiej. Mhm. I ja miałam taką ciekawość dowiedzenia się, co i jak, bo po świadkach to był miszmasz i tak naprawdę nie wiedziałam, co, gdzie i kiedy. Ale teraz nie, jakoś nie mam ochoty. Maciek się spotyka w niedzielę w zasadzie co tydzień, a ja, ponieważ byłam wychowywana w rodzinie świadków, ja powiedziałam, że ja nie chcę regularnie się spotykać z nikim, ja nie potrzebuję kolejnego jakiegoś takiego niewolnictwa, więc dla mnie to... lubię sobie posłuchać Biblię na audio Biblia, tak, to sobie lubię, ale żeby studiować ją tak jak Maciek, z zaciekawieniem i z wchodzeniem w szczegóły hebrajskiego, greckiego i wszystkich innych, to już teraz może mniej. Może dlatego, że też nie mam na to czasu i cieszę się tym, że jestem wolna i mogę mnóstwo innych rzeczy robić, niż co tydzień się z kimś spotykać. Takie to jest moje zdanie. Tak, natomiast ja mogę powiedzieć, że spotykam się co tydzień, studiujemy sobie Biblię, ale tak bardziej akademicko. Kiedyś uczęszczaliśmy do Erika Wilsona, tylko szczerze mówiąc, i ja uważam, że tego typu spotkania to jest taki trochę strażnica 2.0, w pewnym momencie wyewoluuje do tego. Jest okej, ale to nie spełnia moich potrzeb, bo ja lubię bardziej grzebać, wnikać i mamy taką fajną, malutką grupę, z którą sobie razem roztrząsamy na czynniki pierwsze, tak naprawdę co do istoty sensu, co było napisane, co mieli na myśli 2000 lat temu i wydaje się, że jest okej. Odpowiada mi to bardzo. Zupełnie takie studium niereligijne. Nawet modlitwą nie zaczynamy, żeby nie miało takich religijnych aspektów i no, działa to fajnie. Tak, monstera piękna rośnie sobie. Już ją kilka razy przycinałam i dalej rośnie, nie wiedzieć czemu. Więc dziękuję, Zbyszek chyba. Co tutaj? Ciekawa jestem, Ania Uszczyńska się pyta. Jestem ciekawa, jak się budziłaś ty, Jolu. Z tego co pamiętam, Maciek pierwszy się wybudził. W mojej sytuacji jest odwrotnie. Ja już jestem wybudzona, mój mąż nadal głęboko w zborze. Ja nie naciskam. No ja to się budziłam bardzo szybko, znaczy tak, ja powiem tak, ja byłam zawsze świadkiem Jehowy odrodzenia, więc moi rodzice, u nas w domu była sala królestwa 27 lat, więc widziałam naprawdę najróżniejsze rzeczy. Potem mój tata, studiując Biblię, stwierdził, że on jest namaszczony, więc przyjmował emblematy, więc to też z tym się wiązało straszna trauma, przynajmniej dla mnie, bo wszyscy się z niego śmieli, moja mama nie chciała z nim siedzieć na zebraniach, na pamiątce go wyrzucali na sam koniec wykluczonymi. Chociaż sala królestwa była w jego domu, znaczy rodziców domu, tak, więc ja byłam przyzwyczajona do różnych chocków, klocków, które się działy w zborze, tak, więc mój tata zawsze powtarzał, że słuchaj Jola, nie patrz na to, co starsi robią, tylko patrz na to, co mówią z Biblii, więc skoro się z Biblii zgadzało, no to ich słuchałam, tak, i dlatego u mnie to wybudzenie trwało, ja długo, znaczy... Dużo rzeczy mi się nie zgadzało, ale tata zawsze powtarzał, że to są grzeszki ludzi, więc patrz na to, co Biblia mówi. Więc ja się budziłam, mnie by zwykłe wybudzenie nie pomogło na zasadzie, że ktoś kogoś zgorszył, że ktoś mnie źle potraktował, bo ja byłam cały czas źle traktowana. Mnie wybudził Nadarzyn. Tak naprawdę i te nagrania, które macie i które mamy i kiedyś puścimy na pewno, to one mnie wybudziły w ciągu 2-3 tygodni. Ja byłam już wtedy zdecydowana, że to jest sekta i to, co oni robią, to... No, to jest coś strasznego. Tak, także ja się tak budziłam. Maciek w międzyczasie już był obudzony, więc on mi zawsze powtarzał, że... Maciek, telefon ci dzwoni. To jest... dzwoni Jacek, momencik. A Jacek dzwoni. Tutaj gdzieś... Okej. Okay. Halo, Jacku, witaj. Witaj, Jacku. No, witam. Tak pomyślałem, że może zadzwonię, się dołączę. No miło, no pewnie, że tak.
Dawaj, Jacku. Ja nie wiem, czy cię dobrze słychać. Poczekaj. Niech ktoś napisze, czy Jacka dobrze słychać. Powiedz coś, Jacku. No, dzień dobry. Poniedziałek, wtorek, środa. Możesz kamerę wyłączyć, wiesz, bo my nie współdzielimy obrazu. Aha. Z tego? No dobra, to spokojnie. Będziesz miał lepszy internet wtedy. Witajcie. Aha, Jacek Siwek z Kanady dzwoni. Jacku, może ci przedstawię, bo ty nie ukrywasz się raczej, nie? Jacek ma kanał na YouTubie. Jacek, to powiedz coś o swoim kanale. Tak, zacząłem kanał, nazywa się Od strachu do wolności. Sam, jak wszyscy wiecie, wyjście z organizacji nie jest łatwe. Człowiek boi się wszystkiego i wszystkich naokoło. No i stwierdziłem, że jeżeli po prostu przewalczymy ten strach, że zobaczymy, że to nie jest aż takie tragiczne, no to możemy żyć swoim autentycznym życiem i to życie poza organizacją może być dużo, dużo lepsze niż to, jakie mieliśmy wcześniej. Większość osób, które wychodzą, no to zazwyczaj boją się, że nie będą mieli tak fajne życie, jak mieli wcześniej, że w organizacji mają przyjaciół, rodzinę, przyszłość, swoją tożsamość, nadzieję na przyszłość i tak dalej. A jak wychodzą, no to gdzie pójdą, nie? No świadkowie Jehowy często tak mówią, no to gdzie pójdziecie, gdzie będzie coś lepsze? Więc stworzyliśmy taką grupę wsparcia, nie? I jest ona na Facebooku również, gdzie po prostu idziemy do przodu, spotykamy się tam na Zoomie, były też spotkania na osobiste i no super działamy, nie? I bardzo dużo osób ta grupa pomogła, ty tam też jesteś, pomagasz bardzo dużo, także no idziemy do przodu, nie? Tak, i trzeba zaznaczyć, że jest to grupa niereligijna, to znaczy nie obchodzi nas ani w ogóle członków, czy ty wierzysz, w co wierzysz, czy nie wierzysz. Po prostu tak jak temat polityka jest bardzo zapalnym tematem, tak po prostu omijamy dyskusję na te tematy, bo po prostu trzeba się już wyzbyć tego głoszenia, nie? Takiego przekonania o tym, że trzeba wszystkich powiadomić wokoło, w co ja wierzę, bo jak nie będą wiedzieli, to zginą w Armagedonie. Więc skupiamy się na rozwoju raczej osobistym, na tym, żeby znajdować sobie towarzystwo, no żeby po prostu iść do przodu, nie? Żebyśmy mogli funkcjonować poza zborem w zasadzie. No, dokładnie. To jest właśnie super, jeżeli możemy nawet nie zgodzić się, nie? Na różnego rodzaju tematy, a mimo to nadal będziemy przyjaciółmi. Wśród świadków Jehowy było to praktycznie niemożliwe. Musiałeś zgadzać się ze wszystkim. No, jak jakiś świadek Jehowy mógłby powiedzieć, no ja zgadzam się ze wszystkim, co uczycie, wszystkie doktryny, wszystko mi pasuje, tylko jedna rzecz, no tak nie za bardzo rozumiem i nie zgadzam się, no będę sobie obchodził urodziny, nie? No, to jedna rzecz, nie? Ale reszta wszystko będę, wiesz, no nie jest to możliwe. Albo wszystko, albo nic. A po wyjściu, no szanujemy to, że możemy się różnić i tak, że możemy inaczej widzieć niektóre rzeczy i mimo to nie będziemy odtrącać ani krytykować jeden drugiego. A dlatego stworzyliśmy taką grupę, gdzie no, nie rozmawiamy na tematy biblijne, znaczy w tym sensie, że nie próbujemy przekabacić nikogo, nie głosimy, nie musimy, o ty musisz w to wierzyć, o teraz musisz przyjąć Jezusa czy coś, bo inaczej to zginiesz, nie, czy coś. Nie, po prostu nie nawracamy. No, w sensie takim, że tak, wiadomo, nie nawracamy. O, właśnie, że źródło mamy, pochodzimy z takiej, a nie innej sekty, prawda, religijnej, więc siłą rzeczy tych tematów religijnych nie da się w 100% ominąć. Zawsze gdzieś tam się będą przejawiać, pojawiać, no ale staramy się ich unikać po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Właśnie o to chodzi, szukałem tego słowa, nie nawracamy. Możemy się dzielić, nie? Tym, że o, na przykład ja w tej chwili tak i tak wierzę czy coś, ale nie mówimy, że o, ty musisz teraz w to też wierzyć, bo to jest prawda i ty musisz zaakceptować to, co ja ci mówię. To jest ta różnica, nie? Albo nie krytykujemy, o, w zasadzie. Ja staram się, jestem administratorem na tej grupie i staram się po prostu zwalczać takie tematy. Jacku, mamy następny telefon, jeśli pozwolisz to odbiorę. Ja idź do następnej osoby, nie? Dobrze, dziękujemy. No, pa, Jacku. Halo, halo, witaj. Halo, czy mnie słychać? Halo, halo. Coś słabo było słychać, jakiś... Nie, jest chyba jeszcze Jacek się nie rozłączył. Zdaje się, nie wiem co tutaj się
stało. Halo, halo. Halo. Halo, halo. O, witaj. Witaj, witaj. Teraz cię słychać. Halo, czy mnie słychać? Mhm, tak, teraz słychać. Czy mnie słychać? Tylko wiesz coś, jakbyś mogła ściszyć trochę u siebie. Halo. Głos. Halo, halo. Się nie rozłączył. No. Wiesz co, jak musisz trochę ściszyć YouTube u siebie. Słyszysz mnie? No, bo to będzie, wiesz... Halo, halo. Chyba coś nie działa jak wiesz trzeba. Wiesz co, chyba jest... Coś z internetem jest nie tak, bo słyszysz... Nie, nie, jest okej, okay, po prostu jest... Jeżeli dzwonicie, to ściście sobie internet, dlatego że stream, jaki słuchacie, jest z kilkusekundowym opóźnieniem, może nawet kilkunastosekundowym i po prostu no, będzie to słychać drugi raz, taki będzie sprzężenie. Tak, ale... tutaj dalej czytam. Basia mówi, największy problem Świadków Jehowy jest taki, że w ogóle nie słuchają argumentów. Tak, poczekaj, już spróbujemy, może... Może teraz się uda. Czy mnie słychać? Halo? Czy słyszysz mnie? Halo, halo? Czy mnie słychać? Wiesz co, ja może spróbuję inaczej. Mam zapytać o pewną sprawę. A słyszysz nas? Halo? Czy nas słyszysz? Halo? To jest jakiś problem tutaj. Ja napiszę do tej osoby. Tak, więc Basia mówi, że największy problem Świadków Jehowy jest taki, że w ogóle nie słuchają argumentów, mają zatkane uszy i używają frazesów od wiernego niewolnika. No tak, no to się zgadza, ale to też pewnie nie jest ich czas, bo i my zniknęliśmy, Maciej. Tak, i my jeszcze zniknęliśmy. Już jesteśmy Dobra. Z powrotem. No ja myślę, że to jest też trochę nie ich czas na to, bo gdyby Maciek mi mówił na siłę, jak nie przyszedł na mnie czas na wybudzenie, to ja bym nigdy bym się nie wybudziła, bo im bardziej naciskasz, tym jest gorzej, tym gorzej ludzie reagują, a w szczególności współmałżonkowie myślę, że bardzo źle reagują. Ja jestem bardzo ciekaw tych nagrań, mówi Wecis. No ja muszę się przygotować na to, żeby je puścić, bo one są bardzo emocjonalne. To jest nagranie z Nadarzyna. Wtedy nasze dziecko miało genetyczne badania i długo czekaliśmy na to, żeby... No to jest... To może nie uprzedzaj faktów. Tak, to jest dość skomplikowane, ale ja muszę pierw się przygotować, więc dlatego ten live chyba dlatego, żeby się może publicznie pierw pokazać, żeby się trochę oswoić. To może ja dopowiem, bo tam jest wiele kwestii... Coś nie funkcjonuje, napisała nam ta osoba, co dzwoniła. Napiszę, żeby... Tutaj napisała pytanie na WhatsAppie. Jeżeli nie chcecie dzwonić, możecie też na WhatsAppie pisać pytania anonimowo. Nie będę mówił, od kogo to jest. Tak, Rafał z Karaibów nas pozdrawia, też pozdrawiamy. Ja z Rafałem, zdaje się, chyba rozmawiałem, nie Rafał? Kiedyś chyba rozmawialiśmy, zdaje się. Także zazdroszczę pogody, pewnie widoków. No cudownie, bajer. Jacku, kiedyś obiecywałeś, że przyjdziesz do Kielc i co? No to Jacek do Jacka pewnie, Dorotka tak. Pyta. Łucja mówi, teraz kiedy jesteście w tym miejscu, czyli poza ORG, czy sprawa sporna z ORG zakończyła się? No właśnie się nie zakończyła, bo koniec był taki, że ja im powiedziałam, że ich do sądu wezmę. Tak się to skończyło, nakrzyczałam na nich i w sumie tak to się skończyło. Oni mi powiedzieli, że nie wygrasz tej sprawy, nie ma możliwości takiej. No to jest... To się nie skończyło. Skończyło się na tym, że ja przestałam z nimi kontakt utrzymywać. Może tak. To znaczy, sprawa jest, to może ja powiem. Sprawa jest o tyle ciekawa, że według innych osób jest do wygrania, z tym, że nie będzie to łatwe. Natomiast w zasadzie pytanie jest, czy gra jest warta świeczki, czy... No bo wiadomo, że to zdestabilizuje nasze życie. Pewnie finansowo też. O, przepraszam, wyłączacie live'a jak dzwonicie. Widzisz, może wyłączajcie, tu jest... A nie, to jest do tych, którzy słuchają. A, to jest do tych, no widzisz, jaka jest to mądra. No i kwestia jest taka, że no nie wiemy, czy to jest gra warta świeczki, natomiast pewnie wydaje mi się, że chyba lepszą, większą satysfakcję będę miał z tego, jeżeli to ujawnimy. Wiecie, żeby po prostu uchronić inne osoby. Bo nawet gdybyśmy się dogadali z nimi, to ja przypuszczam, że klauzula byłaby taka, że musimy siedzieć cicho. Nie, że oni nam to oddadzą, ale nie możemy nic na ten temat mówić. Bo strażnica zawsze tak się ugaduje ze wszystkimi.
Dlatego jeżeli słyszycie o jakichś sprawach, które toczą się ze strażnicą, oni najczęściej dochodzą do ugody, bo to wiecie, oni mają prawników za darmo, więc mają ludzi, którzy za miskę ryżu będą im do tego sądu chodzić, mają nieograniczone fundusze i oni tak mogą ciągnąć to naprawdę długo. Natomiast dla zwykłego człowieka no to jest to problem, nie? Więc ludzie w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że lepiej iść na ugodę, no i wtedy oni podsuwają wam NDA, czyli Non-Disclosure Agreement, czyli taka umowa o niejawności porozumienia, czy tam tego dealu, który jest. No i cóż, trzeba siedzieć cicho, nie? I stąd może co niektóre osoby siedzą cicho na temat tego, czy wygrały jakiś proces ze strażnicą, czy nie. I w sumie nie ma się co dziwić, nie ma co naciskać na te osoby i po prostu trzeba przyjąć, że tak może być, że nie mogą o tym mówić i koniec, nie? Znaczy ja nie chciałabym, powiem tak, nie chcę iść do sądu, bo to jest wywlekanie strasznie dużo rzeczy, te całe zbory by były do tego wplątane. Nie chcę dalej wchodzić w to bagno. Wolę jednak puścić te nagrania i myślę, że jak Maciek je zrobi dobrze, żeby tam nie było ani imion, ani nazwisk, ani no takich sytuacji, gdzie mogliby nas pozwać do sądu, to ja chętnie je puszczę, aczkolwiek no to są bardzo emocjonalne nagrania dla mnie. I to jest wiele godzin. Trzeba słuchajcie, to jest ja wiem, z 6-7 godzin nagrań, które trzeba zanonimizować. To nie jest takie proste, więc miejcie trochę wyrozumiałości. Prosimy o cierpliwość, a tutaj Kasia pisze, że już wszystkie filmy Jacka wysłuchała. No Jacek ma fajne firmy. Filmy? Firmy też. Andrzej też pisze, że Jacek też ma super kanał i to prawda, bardzo pomocny zresztą. Basia pisze, że ma nadzieję, że będzie więcej wybudzonych. Ja też taką mam nadzieję i widać ten wzrost taki wybudzonych ludzi. Coraz więcej nas jest, coraz więcej pomocy możemy znaleźć, bo jak my się budziliśmy 2-3 lata temu, tak? 3 lata temu to było? To było mało pomocy, powiem tak. Byli tylko światusy, troszkę takich innych grup, które pomagały, a teraz jest coraz więcej osób, z którymi można porozmawiać. Jest Jacka kanał, który można, tam można sobie przyjaciół znaleźć, tak? Więc nie jesteśmy sami. Jest nas naprawdę coraz więcej takich ludzi, którzy chcą się poznawać nawzajem. Tak, teraz co jest tutaj? Zastanówcie się nad ujawnieniem materiałów i oficjalnym zaproszeniu Nadarzyna do dyskusji. Słuchajcie, oni nie będą dyskutować, oni nie przychodzą do żadnych programów publicystycznych. Nie będą. Bo ja mogę powiedzieć, jak zobaczycie, jak to będziecie oglądać, to zobaczycie, jak diametralnie różni się to od tego, co słyszycie na zebraniach. I to jest nawet jeszcze gorsze niż komitety. Zobaczycie, jak oni działają. Gdzie przykład wam powiem. Świadkowie Jehowy mówią, że mężczyzna jest głową kobiety. Kiedy oni rozmawiali z moją żoną, to tylko raz zapytali się, czy ma męża, wiedzieli o mnie i to był koniec mojego tematu. Nie było żadnego pytania, co ten mąż o tym myśli, czy może byśmy z mężem porozmawiali, czy cokolwiek. Zero zainteresowania tym tematem. Kompletnie. Ja nie istniałem. Małgosia pisze, że ja i mój mąż nie mamy strachu przed braćmi czy starszymi. No i to jest właśnie to. Jeśli nie mamy strachu już, to znaczy, że stajemy się wolnymi ludźmi. I to jest najważniejsze, że nie boimy się ludzi, bo ta zasadzka, to sidło bania się ludzi i tego, że nas odrzucą, to chyba dużo osób trzyma w zboże. Po prostu. I taka jest... Taki jest haczyk tej sekty, że ludzie się boją odejść, bo mają rodziny, bo mają dzieci, które potrzebują dziadków. I to jest też zrozumiałe, że dużo ludzi chce być pimo, nie? Pozdro, Ciesko. Zdrawimy, Ciesko. Ahoj, Ciesko. Lidia pisze, grupa Jackowa bardzo pomogła mi po odejściu z organizacji, polecam. Szkoda, że nie natrafiłam na nią zaraz po odejściu, gdy u wielu osób jest to jednak najtrudniejszy czas. Tak, Lidziu, to prawda. Zaraz po odejściu to jest chyba najgorszy czas. Wtedy szukamy tej pomocy, żeby się, to tak jak nam by bańka pękła, tak? Jesteśmy w takiej wielkiej bańce i tak jak w seksmisji wychodzą na zewnątrz i mówią, Bocian, patrz, Bocian jest, jak on żyje, to im żyć będziemy, tak? To było moje takie motto po wyjściu. Tak. Taka nadzieja, że jednak się da żyć i być szczęśliwym, tak? Bo przez tyle lat było pranie mózgu, że poza nie ma nic. Słuchajcie, jak jakieś pytanie ominęliśmy, to zadawajcie jeszcze raz.
Co jest nie tak w grupie, gdzie jest Eric Wilson? Nic nie jest nie tak. Eric Wilson niedawno u nas był. Spotkałem się z nim tutaj w Glasgow. Bardzo lubię Eryka, bardzo pomaga ludziom, tylko na zebraniach to nie jest to, czego ja szukam, dlatego że tam bardzo wiele jest takich tematów, bardzo jest dużo dyskusji, która jest związana, że tak powiem, nie samą Biblią, nie? Tam parę wersetów jest w ciągu zebrania omawianych i bardzo wiele osób jest i tak umyka sens tego. Ja po prostu lubię tak wgryźć się głęboko. No i grupa, gdzie jest kilkadziesiąt osób, takiej dyskusji nie sprzyja. W naszej grupie, gdzie się spotykamy, jest osób 6, 7. Wtedy można dyskutować. Powiedzmy do 12 osób można jeszcze dyskutować, ale jak jest więcej osób, to każdy chce coś powiedzieć i to tak, no nie da się, po prostu się nie da. No ale Eryk jak najbardziej, słuchajcie, on pomaga bardzo wielu osobom. Ja nie mogę... Znaczy, mi Eryk na początku bardzo pomógł. Ja po prostu patrzyłam, jak mi to Maciek puszczał, no bo oczywiście zawsze w głowie było to, że przecież to jest odstępca największy z największych, więc mi bardzo dużo pomógł na zasadzie... Znaczy, te pierwsze ich zebrania były na tyle fajne, że nagle zobaczyłam, że to wygląda zupełnie inaczej. Tutaj Veggies TV napisał, dobrze jest nic nie robić na hura. I to jest super myśl. Słuchajcie, najgorzej to jest tak. Człowiek się budzi, widzi, że to jest kłamstwo i są emocjonalne reakcje. I ja muszę iść, odejść stąd. Ale słuchajcie, każda decyzja ma konsekwencje. Ja jestem absolutnie przeciwny pisaniu listów. Jest bardzo mało przypadków, gdzie pisanie listu ma uzasadnienie. Ani w ogóle chodzeniu na komitety. Jedyny powód, dla którego ja poszedłem na mój komitet, był taki, że chciałem zacząć działać na YouTubie, robić podcasty i po prostu wiedziałem, że mnie wykluczą zaocznie. No i jeżeli mnie wykluczą zaocznie, no to nic nie zostanie zarejestrowane, bo albo nie będę miał po prostu komitetu, a jeżeli już będę miał, to będą mnie pilnować, tak jak Eryka, nie? Gdzie obstawili cały parking i w ogóle no, wyglądało to śmiesznie, wręcz komicznie. Dlatego poszedłem na komitet i poszedł na komitet Dawid i poszedł Korneliusz na komitet, żebyście wy nie musieli. Widzicie teraz, jak to wygląda z różnej perspektywy. To nie ma nic wspólnego, czy wy macie coś sensownego do powiedzenia, czy nie. Czy mówicie prawdę, czy nie. Ich to guzik obchodzi. To są ludzie, którzy idą wykonać procedury z książki. I wynik może być tylko jeden. Ale tu też Maciek chodzi, niektórzy chcą iść na komitet sami dla siebie, tak naprawdę. Chcą się sami przekonać, jak to jest, chcą sami powiedzieć, co myślą, co uważają. I też może. Mają do tego prawo. No, każdy może napisać list, jeden może iść na komitet, drugi nie chce. Ja sama napisałam tylko, że już nie chcę być świadkiem Jehowy i nic więcej nie napisałam, aczkolwiek chcieli ze mną rozmawiać, że czy to jestem ja, czy nie ja. Ja powiedziałam, że ja nie mam nic więcej do powiedzenia, więc... No tak. Każdy inaczej reaguje, każdy inaczej chce się pożegnać. Jedni nie będą pimo zawsze, bo mają rodzinę i... No i ja ich też rozumiem, tak? To też jest... Chodząc na komitet i pisząc listy, tak naprawdę przysługujecie się nim. Dlatego, że im się przysługujecie, dlatego, że oni wiedzą, kogo unikać. No i słuchajcie, Jacek niedawno zrobił na ten temat cały film na swoim kanale, bardzo dobry, nie ma sensu się powtarzać. Zobaczcie sobie na kanale Jacka. Ja wrzucę potem link w opisie. Dorotka Barbowska też pisze, to sobie wyobraźcie, co było, gdy ktoś się budził 30 lat temu. To był hardcore, nikogo obok żadnego internetu. No i to był hardcore, dokładnie jak ktoś się budził. No to wtedy to już się palcami, u nas na wsi to się palcami takich w 20-30 lat temu. Och, patrz, idzie ten pijak, który nie chce z Boży być albo... No słowa odstępca to ja nie pamiętam, żeby było. Nie pamiętam takich rzeczy. Ja podziwiam tych ludzi. Ale podziwiam, to jest siła. Tak, mam pełen podziwu, jestem pełen podziwu dla tych ludzi, którzy się budzili w czasach bez internetu, wiecie, gdzie... Do wszystkiego to trzeba by było tak naprawdę samemu dojść, bo naprawdę ledwo było jakieś informacje, więc trzeba było no, niezmierną inteligencję. Tutaj mam pytanie na WhatsApp wysłane. Jak mnie mam, mogę je przeczytać w całości. Okej. Dobrze, przeczytam komentarz. Tu u nas na Teneryfie też wybudzonych przybywa. Od sierpnia jestem w 100% wolna, bo napisałam list. Mąż jeszcze nie wie, bo chcę mu pomóc się wybudzić rodzeństwu.
Czy u was też tak było? Co radzicie w związku z tym? No tutaj, wiesz co, musiałbym poznać dokładnie więcej szczegółów, bo to nie jest tak, że jest jakiś jeden gotowy przepis na wszystkich. To zależy bardzo od tego, w jaki sposób ktoś, jak kto podchodzi do organizacji, nie? To jest trochę znaczy, bardziej skomplikowane. Pułapka jest taka w tej sekcie, że im się zdaje, że się opierają na Biblii. I człowiek, który jest wierzący, który kocha Boga, on... to ja wiem po sobie, że mi się wydawało, że oni się opierają na Biblii i wszystko to, co uczą, jak masz szczere serce, no to modlisz się do tego Boga, tak? I to jest ta pułapka, że oni to trzymają jako taką, nie? Taką więź z Bogiem, tak? Że jak jesteś z nami, to masz więź z Bogiem. Jak nie jesteś z nami, to jesteś już najgorszy. I każdy inaczej reaguje, bo taką więź na siłę urywać, tak? No to nic nie da, bo ta osoba będzie bardziej, tym bardziej będzie się trzymać ze sobą, trzymać z tym. To znaczy podstawowy błąd, jaki jest przy budzeniu. Słuchajcie, jak wy się budzicie, to jest proces, to trwa. Odkrywasz jedną rzecz, masz czas, żeby to przetrawić, drugą, trzecią i to trwa czasami kilka miesięcy, nie? To nie jest tak, że ktoś się budzi tak jak Jola w ciągu rozmowy z Nadarzynem, ale no, umówmy znaczy, się. U mnie to też nie było wybudzenie tak po prostu, bo ja widziałam przez tyle lat najróżniejsze, najgorsze rzeczy, jak się ma salę królestwa, jak ktoś miał salę królestwa we własnym domu na piętrze, to doskonale wie, ile problemów, ile obgadywania, ile tak. Smutnych rzeczy się z tym wiąże, a pamiątka to chyba była dla mnie najgorszą rzeczą, bo przy pamiątce to sprzątanie całego domu i wszystkich 7, może tam nie 7, może 30 okien i wszystkie kurze miały być pościerane, więc ja przed samą pamiątką, to ja dla mnie pamiątka nie istniała. Dla mnie pamiątka to było zawsze sprzątanie i zastanawianie się, czy ktoś nas nie obgada, że kurz na parapecie jest na przykład. Tak, ale i wracając do tego, za dużo naraz chcecie powiedzieć, nie? No bo to jest proces, to nie da się tak, że wszystko naraz powiecie jednej osobie i po prostu dojdzie do przegrzania zwoju w mózgu i nic z tego nie wyjdzie, nie? Bo to jest najzwyczajniej za dużo informacji. Zobaczcie, to gdziekolwiek pójdziecie do pracy, ktoś od was zacznie naraz wymagać za dużo, no to jak się czujecie? No to nie czujecie się dobrze. I tak samo jest z taką osobą, która się budzi. Jak naraz za dużo się będzie mówić, trzeba po trochu, nie? Dać jakąś myśl, zostaw z tą myślą, niech ta osoba się zastanowi nad tym. Dać jej trochę czasu, potem drugą myśl, trzecią. I tak po trochu. To jest proces, tak jak mówię, jak przychodziliśmy do świadków, studium trwało miesiącami. Słuchajcie, żeby nas móc wyprać, to potrzeba było miesięcy. Tak samo to działa w drugą stronę. Żeby kogoś w drugą stronę naprostować, to też trzeba miesięcy. To nie jest taka, wiecie, na raz akcja, nie? Że ty mu powiesz i przecież to jest prawda i on se to sprawdzi i będzie wiedział, że to jest religia fałszywa. To tak nie działa. Ale nic na siłę. Na siłę się nic nie da, bo wtedy to ludzie zbierają szeregi w sobie i jeszcze bardziej się trzymają tej religii. Gdyby Maciek na siłę to robił u mnie, to by to nigdy nie zadziałało. Wiecie, ja siedziałem i na zebraniach i ja słuchałem tego i mnie po prostu... Po prostu strzelało coś, jak jeszcze Jola tego słuchała. Ja nie mogłem, po prostu nie mogłem. To naprawdę, to było straszne, ale wiedziałem, że nie mogę nic na siłę zrobić, bo mi zależało na rodzinie. Chociaż ja byłem w 100%, w 1000% miałem pewności, że Jola by ode mnie nie odeszła, bo ją za dobrze znam. Chociaż nie, ja przepraszam, jak Maciek mi powiedział, bo mieliśmy taki trochę kłótnie, pamiętam to jak dzisiaj, gdzie on już mi powiedział, bo ja... Pamiętam, jak jeszcze był już Zoom, bo to był COVID, czasy COVID-u i mój Maciek strasznie się nudził i siedział przy tym telefonie i Jonatan i powiedział, że on nie będzie już na wideo i to już tak trwało z 2-3 miesiące i nasz syn Jonatan siedział na sofie ze mną, a mój Maciek się nudził i widać było, że już nie jest w stanie tego wykładu wysłuchać, po prostu nie jest w stanie, więc ja pamiętam, mieliśmy kłótnię po tym zebraniu, bo ja ci się zapytałam wyraźnie, czy ty chcesz być świadkiem Jehowy dalej. Ty się zastanów, a ty powiedziałeś, że nie wiesz i chyba raczej nie chcesz być już świadkiem Jehowy. Więc ja ci powiedziałam, a tu głosić też nie będziesz? No nie, ja nie wiem, czy chcę być dalej świadkiem Jehowy. I ja pamiętam tą sytuację, gdzie ja wzięłam samochód, pamiętasz to? Tak. Wzięłam samochód, trzasnąłam drzwiami, bo żeśmy się pokłócili wtedy, trzasnąłam drzwiami i pojechałam moim małym Citroenkiem C1 i niedaleko gdzieś tutaj w las pojechałam i zaczęłam się tak strasznie modlić, Boże, jak on nie chce być świadkiem Jehowy, to co ja mam zrobić? Ja go chyba zostawię. Ale ja go nie zostawię. O, ktoś dzwoni. O, mamy telefon.
Halo, halo. O, moment. Momencik. Dobry wieczór. Poczekaj sekundkę, bo jest jakiś... I chyba muszę się podłączyć kabelkiem, wiesz, momencik. Daj mi sekundę. Tak, u Maćka jest dużo kabelków. Całe życie. On jest kabelkowy facet. Uwielbia kabelki. No, poczekaj, zrobimy tak, bo wiesz co, jest Bluetooth i chyba jednak to nie jest za dobre połączenie. I teraz powiedz, czy teraz mnie słyszysz dobrze? Bardzo dobrze. Dobrze, więc słuchamy ciebie. Okej, okay, fajny temat wrócił i no, przede wszystkim miło mi was znowu słyszeć. Tak. A jak masz na imię? Rafał. Rafał z Karaibów. A Rafał z Karaibów. No, tak, z Łódki. O nie, no to już więcej szczegółów nie chcemy, u nas leje. No, mów Rafał. W zasadzie, już powinniśmy się rozłączyć z tobą, bo ja nie wiem, czy chcę słuchać kogoś, kto siedzi na Karaibach, jak ja siedzę w deszczowej Szkocji. No. Mam nadzieję, że masz jakieś problemy tam na Karaibach. Przynajmniej. Okej, okay, dobrze. Przykro mi, rozczarujecie. Dobra, słuchajcie, bo temat jest fajny i ciekawy. Odnośnie informowania, formy, jaką przyjmujemy, wybudzając się, takie określenie. Pamiętasz swój wywiad z Marcinem Prackim? No jasne. Genialnie to ujął, genialnie. Wybudzanie się to jest sprawa osobista. I każdy ma inaczej. Każdy ma inaczej. No, lepiej nikt tego nigdy nie ujął. To jest po prostu doskonałe określenie. Forma jest taka, jaką wtedy człowiek czuje. Jeżeli w ogóle jakąś potrzebuje. Odsuwam się, dziękuję. Tak szczerze, to jest po prostu teraz z perspektywy czasu, to mam takie uczucie do całej organizacji całkiem sympatyczne. Jak popatrzę, ile z tego okresu czasu wyniosłem, ile się tam nauczyłem, dowiedziałem, w co się zaangażowałem, żeby pójść dalej, wychodząc od nich oczywiście, ale to jest piękne doświadczenie, summa summarum. Spójrzcie na to z tej strony też. To znaczy inaczej, wiesz, bo ja bym tutaj się z tobą nie do końca zgodził, a w zasadzie nie zgodziłbym się, bo tak jak wybudzenie jest sprawą indywidualną, tak też piękne doświadczenia z organizacji też są sprawą indywidualną, bo wiesz, jakkolwiek mamy pewne umiejętności, to jednak wiele osób zostało skrzywdzonych i do dzisiaj ta krzywda naprawdę odciska piętno na ich życiu. Zobacz, na życiu seksualnym, na kontaktach z ludźmi, którzy są w pracy na przykład, na nieumiejętności znalezienia sobie partnera, towarzystwa, na strach przed różnymi rzeczami. Więc wiesz, to jest tak... Słuchaj, wszystko to się zgadza. No. To, co powiedziałeś, się wszystko zgadza, tylko że to samo odnosi się do każdej jednej organizacji religijnej, każdej jednej partii politycznej, do każdej jednej organizacji sformalizowanej. No ale my mówimy tutaj gdzie... o tej, wiesz, gdybyśmy byli mormonami, to byśmy rozmawiali o mormonach, ale byliśmy świadkami Jehowy, więc rozmawiamy o świadkach Jehowy dzisiaj. Znaczy, ja się z tobą zgadzam, nie do końca z wszystkim, ale na przykład zgadzam się z tym, że nie znosiłam głosić, ale samo głoszenie pozwoliło mi być bardziej śmiałą do innych ludzi. Na przykład. Na przykład, no, tak? Albo na przykład te punkty na sali królestwa, tak? To też dawało dużo, żeby się umieć wypowiedzieć, żeby tą tremę, tak nie mieć dużej tremy, więc nauczyć się z ludźmi współpracować. Ale jest mnóstwo minusów, które mi świadkowie zabrali, więc jakbym to położyła na szali, to jednak te minusy to chyba jednak dużo, dużo więcej. Zostałeś określony Piłatem z Karaibów. Super, Hipolit. Podoba mi się. Widzisz. Piłat z Karaibów. Super, super. To teraz, dobre, teraz tak cię zapiszę w książce. Dobra. Pasuje. No, także to jest moje zdanie. No wiesz, nie, ja sądzę, że wiele osób naprawdę ma słuszne pretensje do tej organizacji. I na przykład myślę, że niedługo będę miał taki wywiad z Dominikiem. To posłuchasz sobie, jakie on miał problemy i co jemu ta organizacja tak naprawdę dała.
To on miał taką historię, że wiele osób myśli, że on to ściemnia, że on sobie wymyśla te rzeczy. Bo miał tak smutną szczerze mówiąc, tragiczną historię. Jak słucham niektórych, wcześniej jak słuchałem niektórych opowieści, to miałem wrażenie, że ludzie opowiadają kompletne bzdury. Po tym okazało się, że sam miałem takiego, tak się u mnie złożyło, że akurat mój zbór był kompletnie wyluzowany w wielu kwestiach i daleki od jakichkolwiek dewiacji opisywanych przez ludzi z południa na przykład, czy też z innych krajów. Wszędzie jest inaczej, po tych zborach też. Ale to takie mikroklimaty, tak, mikroupłady. Każdy zbór jest inny, tak. W szczególności zbory za granicą są bardziej wyluzowane, znaczy za granicą, no. Za granicą na Słowacji to jest jak za jak partia komunistyczna, tak, jak jeszcze gorzej, tak, nie? Jak byliśmy na Rosjanie Słowacji, mają jeszcze gorzej. Tak, to na Słowacji po prostu nie wiedziałam, gdzie jestem i to było straszne. W Wielkiej Brytanii to też zależy, na jakie zbory trafisz. To, no to zależy. Też zależy od ludzi. W Londynie jest fajnie. Luz. No. Słyszałem różne rzeczy o Londynie. No. Tak, luz, naprawdę luz. Luz to dopóki cię z fajkami nie złapią, ale tak to luz. No, z fajkami jak z fajkami, gorzej jak z jointem. Albo seks jak w parku na ławce uprawiasz, nie? Nie, no. Dobra, jedziemy grubo. Jedziemy grubo. Mówiliśmy o tym, że u świadków są plusy i minusy, tak? Że, ale to masz rację, to ci przyznam rację, że z perspektywy czasu zaczynają te bolesne uczucia odchodzić, tak? I zaczynasz tak po prostu lekko, tak jak ty już teraz mówisz, że wiesz, podchodzić do tego, że odeszłem i zyskałem wolność. To tak? Znaczy jestem inaczej. Teraz szczęśliwszym człowiekiem niż byłem wcześniej. Nie? To prawda, ja się zgadzam. To, co Jola mówi, żeby, słuchajcie, skupić się na tym, okej, byłem tam, okej, no dobra, zmarnowałem jakiś czas. No i teraz tak, jak staniemy w tym miejscu i będziemy cały czas myśleć do tyłu i oglądać się, nie? Dokładnie. I rozmyślać, to nigdzie tego do przodu nie ma. Okej, dobra, tak. Jest tak, tyle zmarnowałem czasu, dobra, to było złe, ale dobra, co dobre mam stamtąd? I starać się wybrać te dobre rzeczy i z tymi rzeczami iść do przodu, nie? No bo tak jak ja wspomniałam, czegoś się uczymy. Ja na przykład widzę, mam porównanie w pracy z osobami, które nigdy oczywiście nie były świadkami i to są osoby jacyś tam, którzy na przykład jakieś prezentacje robią, starają się coś przekazać, to ci ludzie naprawdę mają problem, żeby to zrobić, nie? Nawet jak są jakimiś na profesjonalnych stanowiskach, to taki przeciętny świadek Jehowy to ich bije na głowę bez przygotowania, bo ma gadane. Dokładnie. Słuchajcie, świat patologii jest wszechobecny, jest totalnie wszechobecny. To, co się dzieje w układach rodzinnych, w każdej denominacji religijnej, nie tylko chrześcijańskich, to jest patologia przekazywana z pokolenia na pokolenie. Słuchajcie, mamy to szczęście, że nam się otworzyły oczy. Mamy to fantastyczne szczęście, otworzyły nam się oczy i okej, było, tego nie ma. Co jest? Jest to i to. Mam w zasobach własnych to i to. Teraz świat jest mój, jadę z tym dalej, rozwijam. No tak, tylko też musisz przyznać, że każdy z nas przechodził te etapy, bo to jest tak, jak odchodzisz od świadków, no to zależy też od osobowości, to też trzeba przyznać, ale to są te etapy jak po żałobie, bo przechodzisz najróżniejsze, przechodzisz niedowierzanie, tak. Przechodzisz, wiesz, smutek, przechodzisz gniew, przechodzisz wściekłość, potem przechodzisz przyzwyczajenie, a potem dopiero na samym końcu możesz powiedzieć, no dobra, miałem to wszystko, przeszłam to wszystko i idę do przodu. Więc i też nie wymagajmy... Nawet bardzo chciałem kiedyś otworzyć kanał YouTube i wszystko wywalić. No. Tylko... Po co? No właśnie, wiesz, to są właśnie te etapy, że jakbyś zrobił to na etapie gniewu i wściekłości na świadków Jehowy, no to by też nie wyszło to dobrze, więc no. Każdy z nas, jak się budzi, ma te etapy takie, no, etapy żałoby, tak, bo to są etapy żałoby. Krzysztof w głosie bardzo wtedy. Dobrze. Rafale, dziękujemy ci bardzo, bo tutaj pytania przelatują. Dzięki, piękna, pozdrawiam. No, hej. Pozdrawiam na łódce, baw się dobrze. Ja ci powiedziałam, a tu głosić też nie będziesz? Tak. O, tutaj coś. Ja pamiętam tą sytuację, gdzie ja wziąłam samochód. Nie, to chyba ode mnie gra coś. Dobra. Ja mam tutaj włączony podgląd. Dobrze, teraz takie pytanie padło.
Maciek, znam kogoś, znaczy no nie pytanie, to było znam kogoś, kto był z tobą w zborze w Polsce. Ta osoba mówiła, że w zborze byłeś lubiany i miałeś potencjał do usługiwania. Wiecie co, powiem wam szczerze, Maciek że... Maciek był lubiany, to trzeba przyznać. Nikt normalny by mnie nie zamianował, ponieważ ja byłem zbyt myślący niezależnie i chyba nikt takiego ryzyka by nie podjął. Ale nie, miałeś taki moment, pamiętam, miałeś taki moment, gdzie jak mieliśmy tą w słowackiej grupie, jak byliśmy, to miałeś taki moment, bo Maciek uwielbiał głosić, uwielbiał głosić, więc... Miał moment, gdzie rzeczywiście no był już prawie na etapie usługiwania, ale coś tam poszło nie tak na szczęście nasze. Nie, to po prostu kwestia była taka... Nie, to było to, że trzeba by było... Chyba zbór miał być przeniesiony do brytyjskiego zboru, ponieważ u nas w zborze był jakiś tam zbetel gość, który sprawił, że... Zbór normalnie w obcym kraju jest zbór przydzielony do zboru natywnego, czyli w Wielkiej Brytanii jakikolwiek obcojęzyczny zbór, czy tam grupa obcojęzyczna, przepraszam, byłaby przydzielona do zboru natywnego, czyli anglojęzycznego, tak? Natomiast ponieważ język słowacki był bardzo podobny do polskiego, to przyłączyli do języka polskiego, do polskiego zboru. Co jest głupie tak naprawdę, dlatego że ci ludzie zamiast integrować się z lokalną kulturą, to się integrowali z Polakami, dziwakami. No i w pewnym momencie była taka opcja, że chcieli ten zbór z powrotem przenieść do tę grupę, do zboru angielskiego. No i tak, no i wtedy trzeba było po prostu znających angielski, no i tych było już niewielu takich, więc... No i byłeś blisko do... No, nie wiem, czy ale blisko. To było tak. No, długa historia. Lidia pisze, co myślicie o świadku Jehowy, który przeczytał Kryzys Sumienia, wie o pedofilii w organizacji, a jednak się nie budzi. Tak jest od lat. No, my znamy osobę, która przeczytała Kryzys Sumienia. Obudziła się, była starszym, zrezygnowała, uczciła swojego syna. Dalej jest obudzona, a jednak dalej jest w zborze. Więc no, ciężko powiedzieć, bo to są, Lidziu, takie też sytuacje, że ludzie nie lubią zmian. A w szczególności też osoby, które mi się wydaje, które bardzo długo są w organizacji. Są charaktery, które nie lubią zmian i będą się kisić w tym. A jak otworzą puszkę Pandory, to wszystko wybuchnie. I czasami dla tych ludzi może jest lepiej, że się nie budzą, tak powiem. Może to brzmi brutalnie, bo... Lepiej być człowiekiem wolnym i świadomym, ale jest dużo osób, które nie są w stanie znieść tego ostracyzmu i które wiedzą doskonale, że to jest fałsz, kłamstwo, ale miło jest im pójść i spotkać się na zebraniu z osobami i sobie pogadać po prostu. Bo mi na przykład brakowało tego na początku, bo to jest jednak rutyna. Tyle lat była rutyna 2 razy, czy tam 3 razy na zebranie, ładnie się ubrać, sukieneczka pomalować i tak dalej, tak? Więc to jest rutyna, więc dużo ludzi też nie chce rezygnować, tak mi się wydaje. Poza tym, słuchajcie, ja taką tezę postawię, że dla większości świadków prawda nie ma znaczenia, bo większość ludzi jest tam ze względu na to, że są po prostu w organizacji i im to pasuje, nie? Ja wiem, z różnymi osobami rozmawiałem i wiele osób mi mówi, że na przykład mój, nie wiem, tato, mój wujek, teść jest starszym, ale ja wątpię, że on jest osobą wierzącą. Autentycznie. Oni są w tej organizacji, bo na przykład są kimś tam, jeden typ ludzi. Drugi typ, że mają władzę nad kimś, też lubią, a narcyzów jest bardzo dużo w organizacji. Dwa, że po prostu lubią tak w takich instytucjach żyć, jak im ktoś coś mówi, co mają robić i mają jakąś tam poczucie przynależności do czegoś. No i czasami się mówi, że skupia raźniej, nie? A czasami wiedzą, że jeżeli odejdą, to nie będą mieli zwyczajnie pomocy od innych. Tych powodów jest, słuchajcie, dziesiątki. Naprawdę. Ciężko powiedzieć. Czy mieliście też taki dysonans poznawczy, że nauki głoszone na zebraniach kłóciły się z tym, co wiecie i z waszym sumieniem? Mnie już pod koniec organizm dawał odczuć, że jest coś nie tak. Ja miałem, tak? Na przykład to jest jeden z powodów, dla których nigdy nie chciałem usługiwać. Chociaż Jola, pamiętam, mi mówiła, o, ale by nasza rodzina zyskała gdybyś był sługą. Tak, a ja wiedziałem, że prostu nie będę mógł pewnych rzeczy powiedzieć, bo wiedziałem. Na przykład nie zgadzała się mi kwestia pokolenia. Mimo, że nie rozumiałem, wydaje mi się, wtedy jej dobrze, tak jak teraz, ale już widziałem, że coś tam nie gra.
I ja wiedziałem, że ja no nie będę mógł o tym powiedzieć. Albo na przykład nie zgadzałem się z takimi typu, wiecie, typowo wiernopoddańczymi zasadami, tak? Czyli nie noś brody, nie idź na studia i tak dalej. Ja po prostu się z tym wewnętrznie nie zgadzałem. Wiedziałem, że to nie ma uzasadnienia biblijnego i wiedziałem, że nie będę tego mówił. Najzwyczajniej w świecie. No ja pamiętam, jak też mówiłeś, że ty nie chcesz mówić coś, co niezgodne jest z twoim myśleniem i z twoim charakterem po prostu, że nie jesteś w stanie się sforsować, tak? Tak zmusić do tego, żeby wyjść na scenę i mówić coś, czego nie czujesz, nie? Albo to, co... Bo ty jesteś taki bardzo ekspresyjny, ty nie lubisz z kartki mówić, ty wolisz mówić nie. To, co czujesz, tak? Tak. A na wykładach czy gdziekolwiek indziej oni kazali ci mówić to, co jest napisane w skrypcie, a nie to, co ty sobie tam myślisz, nie? I jak ty to czujesz, więc myślę, że to też był ten taki u ciebie ten dysonans poznawczy, że nie będę tego robił, nie? Pamiętam, jak dostałem bana w zborze, jak miałem... O, mamy telefon. Tutaj mamy... Halo, halo, słuchamy. No hejka, Edyta z tej strony. A, Edyta, to hej, hej. Ja może cię przedstawię, Edyta. Słuchajcie, to jest żona nikogo innego jak słynnego Dawida. Cześć Edytko, no widzisz, ja cię tego od komitetu. Tak. Tak, jest dokładnie. A propos Dawida, to ja sobie siedzę w sypialni, słucham i czytam tutaj komentarze, a on siedzi w biurze i dokańcza pisanie napisów do komitetu. O, bo obiecał wszystkim, że postara się to jak najszybciej zrobić, ale nie wiedział, że to jest tyle z tym roboty, żeby wszystko wypikać, co tam trzeba wypikać, pozmieniać głosy i napisać dobrze ten tekst, ale no w planach ma to, żeby dzisiaj do nocy siedzieć i to skończyć, więc jest szansa, że jutro może wrzuci to na YouTube'a, także dla każdego tam informacja, kto czeka na komitet, no to będzie być może jutro wrzucone. Oj, cudownie, ja czekam, strasznie, strasznie czekam, bo Dawid po prostu był bardzo dzielny i to jak on pokazał, te emocje, to wszystko, co tam jest w tym jego pierwszym komitecie, to ja słuchałam z zapartą piersią, I byłam z niego dumna, po prostu, no. Naprawdę, no, bo... Ja miałam podobne odczucia. No. Szczerze powiedziawszy, jak opowiadał mi, zanim jeszcze zdążyłam posłuchać nagrania, jak opowiadał tak w skrócie mniej więcej, jak przebiegała rozmowa, to nie miałam takiego wrażenia, że tak dobrze sobie poradził. W sensie wiedziałam, że jest wygadany, że ma dobre argumenty, że dużo studiował też przez ten czas, przez te pół roku i że naprawdę miał dużo takich... No, asów w rękawie, ale nie sądziłam tak po tym, co on mówił, że aż tak po prostu zmiótł ich z planszy, dosłownie. Na każdą ich odpowiedź, czy na każde ich pytanie, czy na każdy zarzut miał taką odpowiedź i nie bał się też szczerze mówić, że naprawdę momentami nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać, wręcz z dumy, dosłownie, bo wiedziałam, że dużo go to kosztuje, bo było ich jednak czterech. Na jego jednego i oni nie mieli skrupułów zarzucać go też prywatnymi oskarżeniami różnego rodzaju, bo tam też wchodziły, wiadomo, tematy nasze rodzinne, nie? Gdzie tam nasi dziadkowie wystąpili przeciwko nam. Między innymi, właśnie to tam było czuć, nie? Czuć były te emocje rodzinne, takie koneksje, takie wiesz, zażyłości, to było czuć to zerwanie też więzi rodzinnych, takich wiesz... Edyta, pytanie do ciebie, kim jest Dawid? O proszę, widzę właśnie to pytanie. Dawid jest moim mężem. W tym momencie zaczyna prowadzić kanał Obudzony na YouTubie. Wrzucił, to już z Maćkiem, pierwszy filmik miał z Maćkiem jako wywiad dwuczęściowy. Pierwsza część wywiadu jest u Maćka na kanale Łączności tego wywiadu, a druga część jest już u Dawida na profilu Wybudzony na YouTubie. Także można sobie tą drugą część wywiadu posłuchać. On tam pokrótce opowiadał o naszym życiu, o tym, jak wyglądały nasze rodziny, jak poznaliśmy prawdę, jak troszeczkę wyglądało nasze życie wspólnie też potem w małżeństwie, w organizacji i jak zaczął się proces budzenia. Aczkolwiek na pewno jeszcze nieraz będzie tam w swoich nagraniach przemycać no, jakieś inne prywatne też historie z tego całego okresu, bo tego jest naprawdę mnóstwo. No i Dawid też miał oczywiście komitet sądowniczy w czerwcu, wrzucił nagranie z komitetu na YouTube'a, dwie części, pierwszą część z tej pierwszej rozmowy i drugą część z rozmowy
starszych, kiedy jego nie było w pomieszczeniu oraz tego końcowego etapu, kiedy jakby był już werdykt podany. Niestety, ale no gdzieś tam wskoczyli go. Tutaj myślę, że chyba miejscowi, bo wydaje mi się, że może aż Nadarzyn od razu się tym nie interesował, ale miejscowi podgłaszali film jako prawa autorskie, gdzie tak naprawdę prawa autorskie nie zostały, ani prawa autorskie, ani RODO nie zostało złamane, ponieważ do nagrywania rozmów, w których bierze udział, ma prawo, a imiona były wymilczone. Więc tutaj nie powinno być z tym problemu, no niestety, ale mimo wszystko film został podgłaszany, więc... To znaczy można by go było z powrotem umieścić, tylko że pewnie znowu by była taka sytuacja i to dokładnie. Była taka cały czas gierki z nimi, nie? Także dokładnie. Będzie niedługo z powrotem, słuchajcie, ten komitet. W każdym razie on jest poza granicą Unii Europejskiej dostępny cały czas. No, dokładnie. Tak, także tych, którzy nie słuchali, to zachęcamy do słuchania, bo naprawdę warto... Warto zobaczyć, jak to działa też, nie? Tak, i to jest też taki komitet troszkę, wydaje mi się, że troszeczkę bardziej odbiegający od tego, co w tym momencie... To jest najlepszy komitet, słuchaj, to jest najlepszy komitet, jak odbiegający? Nie, w tej chwili to jest najlepszy komitet na YouTubie polskim, no. Tam czuć te emocje rodzinne za takie... Tak. To jest właśnie to, że tam czuć, jak tam widać, jak ta sekta niszczy więzi rodzinne. Wiesz, po prostu tam czuć z daleka, ja ich nie znam, Dawida troszkę znam, tak, bo się widzieliśmy raz, ale tam czuć te emocje tego dziadka, który chciałby mieć kontakt, a jednak, no wiesz, ta sekta rozdziela, tak? Jola, zaraz ci taśmą przykleję te ręce, ponieważ uderzasz ciągle w stół albo w kabel. Moja żona jest bardzo ekspresyjna. Rozumiem, bo ja tak samo, także tu się dogadamy. Bo ja mam ten sam problem. A tak w ogóle to chciałam tylko tak nawiązać do tego, co mówiłeś, bo właściwie głównie w tej sprawie zadzwoniłam, bo wspomniałeś o tym, że jesteś praktycznie pewny, że są starsi zborów w niektórych rejonach, którzy pewnie nawet nie wierzą w nic. A na pewno nie w to, co mówią i robią. Są ze względu tam na przyzwyczajenie, na właśnie rodzinę, kontakty i też na to, że lubią rutynę, w której się znajdują, bo są do niej przyzwyczajeni, bo mają już swoje środowisko, swoje takie klimakterium stworzone, które im pasuje. I ja tu chciałabym to potwierdzić z tego względu, że nasz bliski przyjaciel też a propos prowadzi jeden z kanałów na YouTubie, też były świadek. On z organizacji wyszedł 11 czy 13 lat temu, więc to już sporo czasu minęło. No w tym momencie jest całkowicie na innym etapie życia, już no wyczyścił się, że tak powiem, wewnętrznie z tego wszystkiego, ale bardzo nam pomógł w naszym pierwszym etapie wybudzania się, ponieważ to taka ciekawa historia za tym idzie, bo to on pochodzi z rejonu, gdzie wychował się mój Dawid, a że mój Dawid był od dziecka świadkiem Jehowy, no to wiadomo, wszystkie zgromadzenia i tak dalej w tym okręgu, no to kojarzył wykładowców, kojarzył tych braci, którzy jeździli z wykładami po zborach i to był człowiek, którego zawsze podziwiał. On miał zawsze najpiękniejsze przemówienia, najpiękniejsze wykłady, jego rodzina też bardzo, bardzo go lubiała. I w którymś momencie, jak on odszedł, sam odszedł, zaczęło o nim krążyć tam bardzo takie, no złe rzeczy, złe informacje, złe plotki, kłamstwa na jego temat. I kiedy ja poznałam Dawida, to jego rodzina i on, czasami tam weszło na temat różnych odstępców, opowiadali mi o nim, jak po prostu o takim czołowym, wiecie, takim czołowym wcieleniu zła z tamtych okolic. Tak. Że on pociągnął ze sobą 40 ludzi ze zborów tam dookoła i że to takie wielkie odstępstwo, że tutaj porozbijał wiele rodzin. I to było dla mnie, na wtedy był dla mnie takim, jak tak można, jak można być takim człowiekiem, jak można tak zrobić w ogóle, dlaczego? Wykładowca, starszy zboru, a tutaj takie rzeczy. No i w momencie, jak się obudziliśmy, to Dawid powiedział, wiesz co, chciałbym do niego zadzwonić. Chciałbym do niego zadzwonić, bo po prostu był dla mnie wzorem, potem się stało, jak się stało, a teraz jestem ciekawy, co on myśli. I przez to, że prowadzi kanał na YouTubie, był do niego kontakt, więc zadzwoniliśmy do niego. No i powiem wam, nigdy żaden starszy zboru
nigdy, już nie mówię nawet w okresie, kiedy przestaliśmy chodzić na zebrania, ale ogólnie nigdy nie poświęcił nam tyle czasu i uwagi, ile ten obcy człowiek, który nas nigdy nie widział. Pierwszy raz się dzwoniliśmy na Zoomie, słuchajcie, 7 godzin. Wow. 7 godzin, to 3 nad ranem się dzwoniliśmy. Wow. I on naprawdę, i ja nie wiem, kiedy mi zaciało, nie mam pojęcia, słuchajcie, ale takie wsparcie, i to nie psioczenie na świadków, absolutnie. Temat świadków praktycznie nie był poruszany. My potrzebowaliśmy wsparcia duchowego, bo zawalił nam się świat, to co wierzyliśmy. Ja po prostu byłam zdruzgotana, ja nie potrafiłam dojść do siebie, płakałam każdego dnia, bo świat mi się zawalił, a on po prostu tym swoim, wiecie, ciepłem i Biblią tak nam pomógł, że to było tylko pierwsze spotkanie, takich spotkań mieliśmy naście i nigdy nie kończyło się na mniej niż tak 4-5 godzin, nigdy. Ale za każdym razem, jak się dzwonialiśmy... Edyta, mogę ci wejść w słowo? Bo zobacz, coś mi przyszło do głowy. Zobacz, najciekawsze jest to, że starsi, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, oni w ogóle nie walczą o taką osobę, nie? To znaczy, no bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli ja bym był w 100% przekonany, że to, w co wierzę, jest prawdą i ktoś ma wątpliwości, to słuchaj, biorę Biblię, idę do ciebie, mówię, siadaj Edyta, zobacz, przeanalizujmy to razem. I ja ci pokazuję, dyskutuję z tobą, aż do momentu, kiedy cię przekonam. To jest dla mnie pomoc, ale tam nie, tam jest momentalnie odrzucenie. Nie? Czyli jeżeli tylko zobaczą, że jest jakiś problem w tej materii, to koniec. Już odcinają cię zupełnie. Co to jest za prawda, która boi się weryfikacji, nie? Dokładnie, masz publikacje i masz sobie je czytać. Jeśli z czymś się zgadzasz, to masz problem, po prostu. To masz problem, jesteś odcięty. W momencie, jak masz jakieś pytania, starsi odeślą cię do publikacji najprawdopodobniej, albo ci wyślą link do jakiejś strażnicy z 70 lat, albo po prostu powiedzą, żebyś poszukał w biblioteczce, i to jest cała pomoc. W momencie, jeżeli ty to czytasz i stwierdzasz, że i tak ci się to nie zgadza, jesteś odcinany. My to poczuliśmy na własnej skórze, jak po prostu automatycznie zostaliśmy odcięci od wszystkiego, łącznie z tym, że bez informacji, bez wiedzy odcięli nam dostęp do tablicy ogłoszeń, do wózka, wykreślili nas z punktów, ze wszystkiego. Nie powiedzieliśmy nic nikomu, przestaliśmy tylko chodzić na zebrania. To był jedyna rzecz, którą zrobiliśmy na początku. I zostaliśmy wydaleni ze wszystkiego. A tutaj taki wiecie, człowiek obcy, który pierwszy raz nas słyszy w ogóle, nie wiedział o naszym istnieniu, poświęca nam tyle uwagi, siedzi z nami do nocy, gdzie od rana pracuje, kiedy tylko potrzebujemy się dzwonić, to dziś tak zresztą jest. Oczywiście, kiedy tylko możecie, słuchajcie, ja dzisiaj, kończę 21, możemy się o 22 dzwonić, jeżeli potrzebujecie szybko pogadać. Nie ma dla niego problemu z udzieleniem pomocy. Raz do nas nawet przyjechał, bo zaprosiliśmy go razem z jego grupką byłych świadków. Naprawdę niesamowity człowiek. I właśnie nawiązując do niego i do tego, co wcześniej mówiłeś, to on nam opowiadał, jak jeszcze był starszym zboru, ale już się budził, zaczęło mu coś nie pasować, opowiadał, jak jego przyjaciele starsi zboru z jego okolic, jak poszedł do nich porozmawiać, to o takich dwóch przypadkach on powiedział. Jednemu jak zaczął mówić i mówi, że on nie wie, co ma robić. Jemu się to nie zgadza, on ma wrażenie, że to nie jest prawda. I ten jeden ze starszych mu powiedział, słuchaj, ty dopiero teraz się zorientowałeś, naprawdę... Ja to wiem już tyle lat, ale wiesz co, siedź cicho, patrz, mam rodzinę, mam teściu, wszystko jest fajnie, słuchaj, chodźcie na zebranka, wiesz, zgłaszaj się, rób tam co musisz, takie minimum, żeby było okej, siedź sobie na przywileju, jest wygodniej, jest łatwiej w ten sposób, mówi, i nie przejmuj się, a myśl co chcesz, to nie ma znaczenia. To była jedna rzecz, która jeden starszy, a drugi z kolei powiedział mu, słuchaj, ja to już w Boga dawno nie wierzę. Jestem ateistą. Słuchaj. Jestem po prostu ateistą. I, właśnie, i takich to ludzi jest bardzo dużo. Nie? Tak, ale takich starszych pionierów jest bardzo dużo. Sług pomocniczych, do tego jeszcze zresztą... podróżujących jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo jest takich osób. Zresztą widać po tym, co robią. Wiele osób starszych prowadzi podwójne życie, więc gdyby wierzyli w Boga i naprawdę w to, o czym mówią, to by nie dopuszczali się takich rzeczy, bo czasami robią rzeczy, które gorsze niż te, które osoby niewierzące w ogóle robią, nie? Oczywiście, że tak. Które przynajmniej nie deklarują się, że... Tak, dokładnie. Ja znam, słuchajcie, historię, gdzie jeden starszy obudził drugiego starszego. Autentycznie go obudził. Po prostu powiedział mu, że to jest nieprawda i tak dalej. No i ten starszy odszedł przy innych okolicznościach jeszcze dodatkowych.
A ten, który go obudził, jest prowadzącym strażnicę w zborze. O, ludzie. Można? Można. Ojej. No właśnie, no. W Szkocji, tak? Wiesz, w szkockim też, zborze, tak, nie polski. Tak, tak, ale to też pytanie, na jak długo taka osoba chce. To też zależy, co też chce osiągnąć, bo wydaje mi się, że większość takich starszych... Ja powiem tak, ci, którzy starsi, którzy są naprawdę wierzący w Boga, tak, i którzy chcą pomóc, bardzo szybko się wypalają, bo nie są w stanie przebić głową muru. I rezygnują nie wtedy. Są nie są w stanie, bo on chce dobrze... Przede wszystkim... Liczy się administracja, nie? Tak, właśnie to, dokładnie. On chce dobrze, ale musi przebrnąć przez wszystkie te ich protokoły, tak, zasady procedury, i te formy, tak, postępowania. Tak. Dokładnie, także, procedury, to wszystko ma być poukładane od linii i tak, więc osoby, które są szczere i naprawdę chcą pomóc, to mogą usługiwać kilka lat, a potem się wypalają, odchodzą i schodząc, że tak powiem, z urzędu starszego, stają się nikim. No taka jest prawda. Tak, tak, nie? To jest racja. No. Widzę, że wam tu czad leci. Tak, tak, leci. Miło. Słuchaj, tutaj pytanie do ciebie było, skąd jesteście w Polsce? Jakbyś, czy możesz powiedzieć? Jasne. Jesteśmy ze Śląska. Mieszkamy niedaleko Katowic. Także jeżeli ktoś ma ochotę odwiedzić nas, to nasze drzwi są zawsze otwarte. Tam Dawid na swoim kanale Wybudzony ma kontakt do siebie, e-maila i chyba Telegrama, jeśli się nie mylę, więc możecie pisać i tak dalej. I Dawid prowadzi, przypomnij jeszcze kanał, jak się nazywa. Wybudzony. Wybudzony. Wybudzony, tak. Zapraszamy możecie, do Dawida. Możecie iść do mnie na kanał i tam jest wywiad z Dawidem i link jest pod spodem do drugiej części wywiadu. Traficie albo po prostu poszukać Wybudzony. Tak. Kanał się od razu mówię, że kanał się dopiero rozkręca, bo to są początki. Wywiad z Maćkiem był taką pierwszą inicjatywą. Później był ten komitet wrzucony, który teraz jest niestety ściągnięty, bo jest zablokowany. W Polsce. Po tym, dokładnie, w Polsce, bo w innych krajach nie. W momencie, jak Dawid wrzuci tylko, skończy te napisy, wrzuci komitet z napisami, no to rozpoczyna resztę swoich filmów, które już tam ma w planie, bo ma już mniej więcej zarys scenariuszy, także no, będą się pojawiać różne rzeczy. Będzie szedł jak najbardziej w kierunku pomocy osobom, które chcą wyjść bądź się dopiero budzą, ale też trochę merytoryki takiej ogólnej, biblijnej, no będzie chciał poruszać. Także myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. I tutaj, także zapraszamy do Dawida, dokładnie, na kanał Wybudzenie. Tutaj mogę się podpisać pod tym, co Dawid robi, bo też kawał dobrej roboty wiem, że będzie robił i słuchajcie, polecam kanał jego jak najbardziej. Im więcej, tym lepiej, słuchajcie. Prawda jest też taka, że każdy z nas jest inny i każdy sobie może wybrać, może followować wszystkie kanały, jakie są, może sobie wybrać. I to jest właśnie wspaniałe, że dla każdego jest coś, się znajdzie fajnego, co sobie znajdzie w danym kanale, co mu się spodoba, tak? Tutaj ktoś napisał, że kanał Bożenki leci w tym czasie na live, na kanale Bożenki. Także Bożenka też pozdrawiamy, Bożenko. My zapowiedzieliśmy tydzień do przodu nasz live, więc przykro nam bardzo. Tak. Także uściskaj Dawida, niech też ciężko Bożenka pracuje. Bożenka chyba też jest gdzieś stąd od nas, nie? Bo tak, ze Śląska. To, Bożenka też, zawłaszczeni przez sektę, też ze Śląska jest. Także... Tak, to ja też ją pozdrawiam w takim razie. No. Uściskaj Dawida i trzymamy kciuki, dzięki. Niech ciężko pracuje. Będziemy słuchać, każdy z nas wcześniej czy później przesłucha. Z niecierpliwością czekamy. Do usłyszenia. Tutaj już rozwiązałem zagadkę. No, trzymaj się. Rozwiązałem zagadkę, czemu był problem z dźwiękiem. Otóż, słuchajcie, nie dzwońcie na mój prywatny telefon, bo on nie jest podpięty tutaj do systemu, tylko na te numery, które się tam wyświetlają, bo się nie skomunikujemy z widzami w ten sposób. To jest tak, jedna ja przepraszam, sprawa. Ale tutaj tak szybko idzie ten live, że tak. Ja nie jestem w stanie wszystkich przeczytać. Bardzo przepraszam tych, których gdzieś tam ominęłam. Powtarzajcie pytania. Jeżeli jakieś opuściliśmy, to jeszcze raz. Natomiast widziałem, że tutaj ktoś wspomniał o piramidzie. Nie ma tutaj... Nie wiem, jaki był kontekst, ale powiem wam, bo to jest temat, który wraca jak bumerang. No więc tak, piramida to nie jest Grób Russella. Grób Russella jest obok piramidy. Ta działka, na której jest Grób Russella i piramida, kiedyś należała, to był prywatny cmentarz należący do strażnicy. Ta cała działka, strażnica była właścicielem tego cmentarza, ponieważ pochówki były bardzo drogie, więc jak wiecie, już wtedy oni byli dosyć inteligentni i stwierdzili, aha, kupimy se działkę, to se zrobimy cmentarz. No i to był prywatny teren strażnicy i tam chowali ludzi i tam między innymi postawili tę piramidę, która była
Ona powstała w takim okresie fascynacji piramidologią w ogóle, nie tylko strażnicy. To nie ma nic wspólnego z żadnymi masonami, po prostu był taki okres wtedy, że wielu ludzi się fascynowało piramidologią. Takie, wiecie, ówczesne teorie spiskowe. No i jeden taki brytyjski piramidolog włoskiego pochodzenia Szkot. Tak, dokładnie tak, on jest pochowany w Anglii teraz. On był królewskim piramidologiem. On pomierzył piramidę, wielką piramidę w Gizie i do dzisiaj jest to najdokładniejszy pomiar, jaki został dokonany piramidy. Wszystkie pomiary. No i on zaraził Russella tym pomysłem, że ta piramida ma znaczenie jakieś. Natomiast to był pomnik. Ta piramida, o której rozmawiamy, to był pomnik, który został wzniesiony ku pamięci pracowników Betel. I ten pomnik był niedokończony zresztą, bo oni tam zaczęli pisać nazwiska pracowników i nigdy nie został dokończony. Ten projekt został porzucony, nie została ona rozebrana. Natomiast w latach 2000 wczesnych ktoś się włamał do tej piramidy, myślał, że tam coś jest, naruszyli strukturę. To ona była z takich czterech płyt zrobiona. No i w czasie COVID-u strażnica została poinformowana, że ta piramida po prostu nie została naprawiona fachowo i zaczyna się rozwalać po tym włamaniu. I grozi to zawaleniem, bo ten cmentarz już nie należał wtedy do strażnicy, już dawno należał, był to cmentarz komunalny. No i strażnica musiała albo to naprawić, albo zabrać. Przy czym to jest zabytek, oni nie mogą tego zniszczyć, muszą to trzymać. Nie wiem, co z tym zrobią, na pewno nie zniszczą tego. Ale to tyle. Tam nie ma żadnych teorii spiskowych w tej piramidzie, naprawdę. Mimo, że możecie czytać różne rzeczy i fajnie by było, żeby były to teorie spiskowe, ale nie są. Przykro mi, jeżeli kogoś rozczarowałem. No, tak to wygląda. Tak, tutaj Lotka pisze, starszym bardziej zależy na uciszeniu nas niż pozyskaniu. Parę razy zadałam im tak zwane trudne pytania i potem miałam wizytę przez Zooma. Kazali mi się tylko nie dzielić się swoim zdaniem z innymi. No tak, to jest właśnie to u świadków, że jak masz wątpliwości, to już jesteś słaby duchowo. No i się zostaw to dla siebie, zostaw te wątpliwości, bo wątpliwości wykorzystuje szatan, tak, najlepiej, więc tak to działa, że ale najlepiej nie mów nikomu. No, nikomu absolutnie, bo to będą konsekwencje tego, nie? Ja myślę, że awansowaliśmy w rankingu odstępców, bo już nawet mamy, porozmawiajmy o prawdzie na czacie, na live'ie. Serdecznie pozdrawiam. Także ja już też. Januszek pisze, gdzie najlepiej szukać fellow XJW, jeśli mieszkam za granicą? Wiesz co, jak pójdziesz na grupę Od Strachu ku Wolności, tam jest, możesz zgłosić do Jacka swoją lokalizację, albo możesz zobaczyć, tam jest mapa, która wiele osób tam swoją lokalizację nanosi i możesz sobie sprawdzić, gdzie mieszkają świadkowie, byli świadkowie i tam możesz sobie poszukać blisko. Jeżeli nie ma na mapie, napisz pytanie, czy jest ktoś z okolic XYZ i jeżeli ktoś jest, to ci odpowie. To jest najłatwiejszy sposób. To też zależy, gdzie mieszkasz za granicą, tak? Albo napisz, może ja wiem. Czasami jest tak, że do mnie wiele osób dzwoni, którzy są PIMO i nie ujawniają się. Ja mogę wiedzieć, albo sobie zapiszę. Jak ktoś zadzwoni, to często tak robię. A słuchaj, dzwonił tu taki ktoś stąd, a stąd. Jeżeli jesteś zainteresowany, to mogę przekazać twój telefon. Prosta sprawa. Tak najlepiej też, nie? Zapytałem ostatnio, Łukasz pisze, zapytałem ostatnio świadków, skoro po Armagedonie nikt nigdy nie umrze, a będą rodzić się dzieci, to logicznie gdzie oni wszyscy się pomieszczą po kilkuset tysiącach lat? Czy ktoś mi na to odpowie? A to jest pytanie, że tak powiem, na dłuższą rozmowę. Tutaj jest question and answers, czyli pytanie i odpowiedzi raczej związane z takimi prostszymi tematami, na które można odpowiedzieć w kilku zdaniach. O, może tak. Tak, jest pięknie, pisze. Ja znam sytuację, jeden ze starszych, który prowadzi studium strażnicy, przyjeżdża na salę taksówką, bo jest mega wczorajszy, czuć od niego gorzało i nikt nic nie mówi. Dlaczego? Bo się boją władzy. No taka jest prawda, ja pamiętam jak Maciek przyjechał do nas na Śląsk, do Psar dokładnie. No. On w życiu nie widział, że można tyle pić. No, wiecie, u nas to zastanawiali się, jak zrobić imprezę, czy piwo w ogóle tak, przynieść. Tak, w Łowniczu tyle nie piją, a u mnie na Śląsku zawsze pili i wesela były najciekawsze, bo w pewnym momencie wszyscy starsi studenci pomocniczy pod stołami leżeli, ewidentnie. Albo się przynajmniej dobrze kryją w Łowniczu, no to wiesz, no nie właśnie. Mówię, że nie. No, tak. Przynajmniej nie widziałem tego, o może tak.
Natomiast jeszcze jest... kwestia Armagedonu odpowiem, że słuchajcie, cała teologia Strażnicy Świadków jest oparta dosłownie o jeden werset, który mówi, w którym jest słowo Armagedon i z którym jest wiele rzeczy nie tak, więc generalnie to jest inna sprawa. Jeszcze kolejna, głębsza sprawa. No mówię, to jest rozmowa na dłuższą taką debatę teologiczną, więc no nie jestem w stanie pokryć tego na tym live'ie. Jest pięknie, pyta, byliście pionierami. Ja byłam pomocniczą przez kilka lat, a Maciek był stałym. Nie wiem jak długo, nie pamiętam. Byłem ile stałym? Ja byłem stałym rok. Wystarczająco. Nie, przepraszam. 2 lata musiałem być, bo musiałem być rok, żeby jechać na kurs i potem byłem po kursie rok. I zacząłem już mieć przemyślenia, słuchajcie, jak jeździłem na te spotkania takie po kursie pionierskie, stałych pionierów i tak, dowiedziałem się, że ten popełnił samobójstwo, ten zupełnie się wykoleił, ten coś tam i się zastanawiałem, dlaczego oni wszyscy to robią, skoro mają takie fajne zajęcie i tak wszyscy są szczęśliwi, co jest z tymi ludźmi? No bo i wtedy już miałem taką pierwszą myśl, że to, że ktoś ma możliwości finansowe albo czasowe, to nie znaczy, że on ma możliwości do bycia pionierem. Bo zacząłem się zastanawiać, że ludzie mają jeszcze różne inne ograniczenia i jednym z takich moich wczesnych spostrzeżeń było to, że ludzie po prostu uciekają, ci, którzy na przykład mają depresję, uciekają od problemów, bo znajdą sobie jakieś zajęcie typu, o teraz będę pionierem, teraz będę to, teraz siam to. No i potem oczywiście to jest ciężka praca, więc zamiast odpoczywać, zamiast zwolnić, to oni przyspieszali i te problemy potem ich doganiały i dopadały ich w tym momencie, kiedy oni już byli wyczerpani, żeby sobie po prostu nawet ze służbą pionierską poradzić. No tak, bo to jest tak trochę jak w Indiach, kasty, tak? Kto prowadził mój kurs? Dwóch braci, którzy wyglądali jak Zorro. Krzysztof i Adam. Nie wiem, czy mogę nazwiska tutaj mówić. Krzysztof R. i Adam P. Jak napiszesz na WhatsApp, to ci napiszę. Lotka pisze, ja mam dużo wątpliwości co do samej Biblii, zwłaszcza Starego Testamentu. Dużo rzeczy nie zgadza się na logikę albo po prostu z historią. Jak się czyta bez nakładki świadkowskiej, to traci sens. Że co, traci sens? No, traci sens, jeśli wiesz, jak masz nakładkę świadkowską na rozumienie Biblii, no to i troszkę inaczej to wygląda niż jak samemu czytasz Biblię, tak? No tak, no bo oni od początku starają ci się, oni, wiecie, to jest tak jak coś się wykrzywia, no to trzeba to robić bardzo delikatnie, nie? Czyli zbacza się, no bo to się buduje to taką narrację i w pewnym momencie ona już jest tak daleko od pierwowzoru, że no już łatwiej, coraz łatwiej, nie? Jak coś zaczynasz zginać coraz bardziej, to się poddaje No tak to funkcjonuje. Po trochu, że nawet się nie zorientujesz, nie? To jest tak jak, wiecie, jak wzrok się traci powoli, pogarsza się, no to najpierw ci się wydaje, że widzisz, a potem, że nie widzisz i ciężko jest się zorientować, bo ten proces jest bardzo powolny. No, tak samo jest. No to w ogóle trzeba, jeśli ktoś dalej wierzy, tak? Bo są osoby, które wierzą dalej Biblii, to trzeba jednak odkręcić bardzo dużo rzeczy. To ja to sobie robiłam tak, że po prostu w głowie gdzieś sobie poukładałam, że nic nie wiem. Że wszystkie wiadomości świadkowskie, nic nie wiem z Biblii i zaczynam wszystko od zera. Tak? Zaczynam od zera, chociaż jest ciężko, bo jednak te doktryny, które masz w głowie, gdzieś tam przebijają. Dużo mi pomógł Wilson, dużo do dużej rzeczy też sama doszłam, tak? Mhm. No tak, to jest proces taki budzenia się. Słuchajcie, naprawdę, to trwa. Konsument Petent pisze, czekanie na Jehowę, pyta uczeń mistrza, jak długo trzeba czekać na poprawę, jak będziesz tylko czekał, to długo. Nie, no właśnie, to tak. To jest następne pytanie na dłuższą debatę teologiczną, bo wiecie, żeby na pewne pytanie odpowiedzieć, to trzeba poruszyć, zruszyć i zburzyć pewne założenia, które mamy z teologii Świadków Jehowy, nie? To jest kwestia. No to nie jest proste i nie jest to na pewno na ten live.
Ewa K. pisze, mnie próbował zwerbować świadek, który twierdził, że jak tylko przystąpił do JW, to przestał pić. A rzecz się działa w województwie śląskim. Niekoniecznie na Śląsku. No, może przestał pić. Może rzeczywiście mu się udało. Aczkolwiek na Śląsku to tak... No... Co ja będę... No nie jestem tutaj rasistą co do Ślązaków. Ślązacy lubią... Eric Wilson otwiera oczy. Tak, no zgadzam się, słuchajcie, wiele, wiele tematów. Ja zapoczątkowałem studium Biblii raz od właśnie Eryka. Nie ze wszystkim się na przykład w tym momencie zgadzam, co Eryk mówi, ale na pewno warto zobaczyć, bo można te podstawy przynajmniej załapać i można się zacząć wgryzać w Biblię. Ja na przykład jestem, jeśli chodzi o moje przekonania, słuchajcie, to ja mam przekonania. Bardzo bliskie mi są przekonania unitariańskie. Unitarian. Na przykład Szymona Budnego. Unitarianie przeważnie to byli ludzie, którzy miłowali wolność i nikomu nic nie narzucali. Nie narzucali ani przekonań swoich religijnych. To była każdego osobista sprawa. No i jeśli chodzi o takie główne nauki w zasadzie, nie wiem czy każda, bo aż tak to bardzo nie wnikam w te unitariańskie nauki, bo tam pewnie kościoły jakieś są unitariańskie, ale generalnie jeśli miałbym się umiejscowić gdzieś w jakimś nurcie chrześcijańskim, to ja bym się umiejscowił w nurcie unitariańskim. Tam by chyba było mi najbliżej. Znaczy wspaniałe jest to, wiecie, to dla mnie to wspaniałe, że człowiek może być wolny. Wierzysz albo nie wierzysz, albo jesteś ateistą, to jest twój wybór. Absolutnie twój wybór, ale jesteś wolny, tak? Nie jesteś zawłaszczony, Bożenkę pozdrawiam, zawłaszczony przez sektę, tak? To dla mnie było duże osiągnięcie i to, że jednak potrafiłam oddzielić tą sektę od tego, co mówi Biblia, tak? Że ta sekta nie zniechęciła mnie dalej do czytania Biblii. Aczkolwiek znam osoby, które nie czytają w ogóle Biblii, całkowicie odrzuciły. I też ich szanuję, bo każdy z nas ma prawo, każdy z nas jest wolnym człowiekiem, każdy z nas ma prawo myśleć i robić, co chce. Jeśli tej osobie, tym ludziom jest dobrze z tym, to, no to też dobrze jest, tak? Ja nie mam z tym absolutnie problemu, czy ktoś jest osobą wierzącą, czy niewierzącą. Słuchajcie, absolutnie mnie to nie interesuje. I też nie uważam, że te osoby zostaną zniszczone, bo Biblia o tym nie mówi. Wcale. Jaki przekład polecacie? Szczerze mówiąc, to nie polecam żadnego przekładu konkretnego. Najlepiej to czytać przekłady dosłowne, wgryzać się w grekę i jeżeli możecie, to czytajcie bardzo wiele o kulturze, bo kultura zmienia ogląd na wiele rzeczy. Naprawdę, jeżeli umiejscowicie ten fragment w kulturze, w kontekście kulturowym, w którym on został napisany, to zmienia to bardzo dużo. Bardzo dużo. Nie? No zobaczcie, ja wam podam przykład z dzisiejszego studium, o którym rozmawialiśmy. Dzisiaj rozmawialiśmy o Efezjan, końcowe rozdziały 2. I tam jest napisane, że mąż jest głową kobiety. No fajnie, tylko w języku greckim słowo kefale, głowa, to nie jest to samo znaczenie ma co resz w języku hebrajskim, bo resz oznacza głowę i zwierzchnika, a w języku greckim oznacza to albo po prostu głowę, część ciała, albo deltę rzeki, albo początek czegoś. No i teraz w sytuacji, kiedy w tamtym czasie kobieta miała status niewiele większy od zwierzęcia gospodarskiego, mówienie o tym, że ma być podporządkowana mężowi, no to by była jakaś oczywista oczywistość. Tam kobieta w ogóle nie miała zdania, żadnego, tak jak w islamie dzisiaj, nie? Więc trzeba to też takie mieć spojrzenie kulturowe. No ale to tyle, nie będę się już zagłębiał w to. Jak ktoś jest zainteresowany, to może o tym zrobię inny podcast. Czy oglądaliście film Sound of Freedom, John Proctor? Nie, polecano mi, ale jeszcze nie oglądaliśmy. Ja też nie oglądałam, a chętnie bym sobie obejrzała, szczerze powiedziawszy. Królewna Śnieżka pisze, jak to mówią fajni ludzie, robią fajne rzeczy. Cieszę się, że są takie kanały jak wasz, zawłaszczeni przez sektę, porozmawiajmy o prawdzie, obudźcie się. Cała prawda, Marek Klima, z drugie owce, światusy. No i ja się bardzo cieszę, że tych kanałów jest bardzo dużo teraz, bo jak 3 lata temu, no to było tylko może 3-4 i ciężko było coś znaleźć takiego, żeby się odnaleźć, tak? Mi na przykład było ciężko, żeby się odnaleźć, bo mi się w pewnym momencie cały świat zawalił. Wszystkie moje
normy, zasady, które mi wpajano. No ciężko mi było znaleźć, więc teraz fajnie, że są te i każdy może sobie wybrać coś dla siebie, jeśli ma taką potrzebę. No i to jest fajne. Co dalej tutaj? Dorota Barbowska pisze, jeśli potrafisz sobie poradzić z tym, co mówią Teapot Pilot, to nic cię nie zagnie w wierze w Biblii. A jeśli nie, to może ci runąć cały dotychczasowy światopogląd. No to prawda, no to jest właśnie tak, że czasami może ci wszystko runąć i potem się człowiek odgrzebuje od zera. No ale to jest tak, jak mówiłam, te etapy żałoby, tak? Każdy przechodzi w różnym czasie te etapy żałoby, nie? Jak odchodzi od Świadków Jehowy. Jesteście za Ebi. No, dziękujemy bardzo. Tak, Ewa pisze, wielka wolność dzieci bożych, też wspaniale. A jaką macie opinię o tym ex-świadku z Ameryki? Chyba Cezar. Nie wiem, o kim mowa. Ja też nie wiem. Napisz, o czym on mówi może. Tak, a Andrzej pisze, że potwierdzam wolność, piękne uczucie. I to jest właśnie to wspaniała rzecz, że możemy się cieszyć życiem w końcu. Niektórzy po 30 latach, po 40, ale fajnie by byłoby, żeby się dużo ludzi, wszyscy wybudzili. Bo ta wolność i uczucie sensu życia, tak? Bo dla mnie to jest sens życia teraz. Ja sobie żyję spokojnie, kocham bliźnich, kocham mojego męża, moje psy, moje dziecko, jest mi z tym dobrze. Nie myślę, co powiedzą inni, jak mam się zachować. Nie mam poczucia winy, bo mało głoszę, albo nie głoszę, albo... Poza tym, słuchajcie, to jest tak naprawdę, jeżeli ja mogę wam podzielić się z takimi moimi przemyśleniami, to jest idea chrześcijaństwa właśnie, żeby być wolny, bo to Jezus głosił, nie żadna przynależność do żadnych grup religijnych, tylko właśnie wolność. Masz być wolny i podstawowe zasady, masz kochać bliźniego i Boga i tyle. I to są jedyne przykazania. I wcale nie trzeba się nigdzie spotykać, też nigdzie, to nie jest w Biblii napisane, To była pewna, że tak powiem, kontekstowa, kontekst tamtych czasów i wydarzeń, ale nigdzie czegoś takiego nie ma, że trzeba. Jeżeli ktoś chce, to owszem, ja na przykład lubię studiować, to się spotykam, ale to nie czyni cię chrześcijaninem. Świadkowie właśnie mylą, mają złe zrozumienie, co to jest w ogóle duchowość, bo u nich to jest system rytuałów. Czyli na zebranie zgłaszać się strażnica do służby, nie, rytuał za rytuałem, to jestem człowiekiem duchowym. A tak naprawdę nie. Duchowość to jest zastanawianie się nad wyższymi celami. Nie cielesność, cielesne potrzeby człowiek ma, a duchowe potrzeby to jest wyższe potrzeby, czyli miłość, dobroć dla drugiego człowieka. To oznacza bycie duchowym, a nie system rytuałów, bo dosłownie o tym jest w Biblii napisane. Tam jest takie słowo użyte, treskia, które odnosi się do tych rytuałów, jak na przykład kręcą młynkami, że się modlą, nie? Albo na przykład jakieś inne rytuały, nie wiem, kiwają się, jak się modlą, albo krzyżem, różaniec. To są wszystko rytuały. Dobra, teraz Paulina Lewandowska pisze. Jestem od kilku lat nieczynna, zaczęło się na mnie polowanie. Wypytywanie moich rodziców. Nie chcę wracać, nie chcę jeszcze być wykluczona. Wymyślać wymówki czy powiedzieć wprost, że nie chcę rozmawiać. Paulinko, no to jest ciężko ci coś doradzić, powiem szczerze, bo ostracyzm jest bardzo ciężką sprawą. Ja ci mogę powiedzieć inaczej, ja ci mogę doradzić. Po prostu powiedz, że masz depresję i jeżeli no i po prostu ci to nie służy, nie? Powiedz, że masz depresję, czujesz się prześladowana i tak dalej, nie wiem, leczysz się, możesz nawet iść do lekarza i oni cię zostawią, powinni cię zostawić, nic ci nie mogą zrobić. Jeżeli tam nie będziesz za bardzo się obnosić, z nikim dyskutować, to po prostu jesteś bezpieczna. Powiedz, mam depresję, nie mogę nic na to poradzić, nie mam siły chodzić na zebrania, czuję się prześladowana. No takie rzeczy po prostu. To są rzeczy, których oni nie mogą sprawdzić, czy ty mówisz prawdę, czy nie. Możesz powiedzieć, że potrzebuję więcej czasu. Musisz się chronić. Tak, a jeśli nie czujesz tej, nie chcesz być wykluczona, no to najlepiej, tak jak piszesz, po prostu wymyślić wymówki, bo ostracyzm jest bardzo ciężką sytuacją. I pewnie już nawet, pewnie teraz już gdzieś tam odczułaś, że jak jesteś nieczynna, to dużo osób z tobą nie rozmawia. Ale jakbyś była wykluczona, to by nie rozmawiali z tobą w ogóle. A jeśli nie jesteś jeszcze na to gotowa,
No to chyba lepiej moim zdaniem wymyślać jakieś wymówki, mówić właśnie, że mam depresję, że nie czuję się dobrze w bardzo dużej grupie ludzi, unikam tego. No chyba tak się jakoś chronić, tak? Bo na to, żeby być wykluczonym czy odejść, to trzeba być gotowym. Bo to jest jednak bardzo duże emocjonalne, takie emocjonalne obciążenie, tak? Do tego trzeba się długo, długo przyzwyczajać, nie? Co tutaj dalej przeczytać? Edyta pisze, że kanał Drugie Owce prowadzi mój ukochany wujek. O, pozdrawiamy wujka. Wujek, pozdrawiamy cię. Ten kanał Drugie Owce to jest ten, co się słucha na 1,5. Tak, Maja też bardzo fajnie Paulinie napisała, nie śpiesz się. Po prostu się nie spiesz. Jeśli nie jesteś gotowa na to, to się nie spiesz. Bo musiałabyś mieć bardzo dużą grupę wsparcia gdzieś tam ze świata, tak? Kolegów, koleżanek. Jeśli miałabyś stracić całą rodzinę, to się po prostu, dziewczyno, nie śpiesz. Poza tym, wiesz, samo to, że zadajesz takie pytanie, świadczy o tym, że dokładnie nie jesteś pewna jeszcze, co chcesz zrobić. Ja bym ci radził, żebyś po prostu się chroniła, a jeżeli już ktoś ma odejść, to po prostu żyjcie swoim życiem, jeśli wam nie zależy, i naprawdę olejcie to, czy jakieś listy, pisanie, komitety, nie ma sensu. Po prostu żyjcie swoim życiem i niech sobie robią, co chcą. Powiedzcie, nie chcę was znać, nie chcę was widzieć, poblokujcie ich na wszystkich telefonach i do widzenia. No, to tak. Jola pisze, dla mnie Biblia jest księgą życiowych mądrości. Dużo mi daje czytanie psalmów, przysłów, przypowieści czy Hioba, a także apokryfy. Pozdrawiam wszystkich wolnych, szczerych, uczciwych ludzi. No i właśnie, i tu jest ta wolność, że jednemu przynosi taki sens życia Biblia, tak? Dużo mądrości, dużo spokoju przynosi. Drugi będzie ateistą, czyli też będzie szczęśliwy. Zresztą też się nie dziwię, jak osoby odchodzące z najróżniejszych sekt stają się ateistami, bo jednak wywieranie na nas presji, mówienie, co Bóg od nas chce, jak Biblia, manipulowanie Biblią do swoich własnych korzyści u świadków w większości innych sekt, no to jest taka duża... Tak, duża presja, nie? No, tutaj jest wspomniany Lloyd Evans. Ja akurat o Lloydzie mam jak najgorsze mniemanie, bo niestety mam z nim przykre doświadczenia. Jest to człowiek, który jest prywatnie bardzo inny od tego, jak się kreuje w mediach. I jest szkodnikiem dla środowiska byłych świadków, o tak wam powiem. Tomasz te pisze, tak za tą wolność ponosimy ceny. Ale ja po 17 latach odszedłem i nie żałuję, chociaż straciłem dużo. Rodzinę, małżeństwo, przyjaźnie. No właśnie, dużo tracimy, ale też dużo zyskujemy. Nie jest to łatwe na początku, ale, no ale chyba jednak warto, nie? Ewa K. Świadkowie próbowali mnie zwerbować kilka miesięcy. Świadkiem nie zostałam, chociaż było blisko, ale za to zagłębiłam się w Biblię i odrzuciłam okultyzm. No widzisz, no i super dla ciebie. Dobrze, że nie stałaś się świadkiem, Ewo. Pozdrawiam. Bardzo dobrze, że się nie stałaś. No ale widzisz, odrzuciłaś okultyzm. To też fajnie. Pewnie ci to też dużo daje. Co do głoszenia, Maja pisze, co do głoszenia. Opowiadałam kuzynce o tym, że czekam na lepszy świat od Boga i to było szczere, bo tak czułam, a nie dlatego, że koniec miesiąca się zbliża i trzeba zdać owoc. No właśnie, czasami... Jak głosiliśmy, przynajmniej jak pamiętam, jak ja głosiłam, to było takie, miło było powiedzieć komuś o raju, o... No, były miłe sytuacje, nie? Tak, ja pamiętam. Człowiek przychodził taki, że coś zrobił, nie? Dla kogoś coś fajnego powiedział, coś miłego. To dziewczyny było... fajne były, zwłaszcza jedna. No i ty. Kiedy planujecie być w Polsce? Nie wiemy jeszcze, słuchaj, napisz do mnie, jest pięknie, napisz do mnie na WhatsAppa, to się zgadamy, może do nas cię zaprosimy. Tak, Wajana pisze, jestem nieczynna, tato starszy, mama pionierka. Wybudziłam mojego 15-letniego brata i mam wyrzuty sumienia, bo on ciężko to przechodzi, mając co drugi dzień studium i głoszenie, które rodzice mu nakazują. Oj, Wajana, zdaję sobie sprawę, że 15-latek ciężko przechodzi, bo wiem, jak nasz syn wtedy miał... 15 lat. 15 lat dokładnie i to było straszne, bo ja się wybudziłam szybko i powiedziałam koniec. Żadnych zebrań, niczego. I mój nasz Jonathan, pamiętasz, jak mówił, ja będę słuchał zebrań, ja nie chcę, żeby on strasznie przeżywał.
To ja mówię, dobrze, no to będziesz słuchał tych zebrań, bo to wtedy były na Zoomie. Ja mówię, dobra, będziesz słuchał, ale ja ci co chwilę będę mówić, co jest kłamstwem, bo mówię, nie wierzę, że ty możesz, mogą cię przekabacić. Więc rzeczywiście... A nasz syn, słuchajcie, podszedł do tego bardzo inteligentnie, bardzo dojrzale i on sobie tak płynnie zmienił towarzystwo, że nawet nie macie pojęcia. Po prostu... No tak, ale to Maciek 2-3 lata minęło. Ale przez ten czas budował sobie bazę znajomych. Tak, poza... bo mu tak mówiliśmy, żeby słuchaj, tak. Po odejściu nie będzie łatwo i na początku jego koledzy od świadków tak chcieli go przekabacić i nawet mu studium proponowali, że będą z nim studiować. Przy czym Jonathan powiedział, że absolutnie nie, ale same początki 15-latka były bardzo ciężkie, bo on wtedy przechodził okres buntu, okres no, zmiany, wszystko mu padło. Więc on wtedy nam mówił, że zwariowaliśmy, że powinniśmy iść do psychiatrkowa. Ja pamiętam tę sytuację, że nam odbiło, że oboje nagle tu tego co innego uczyliśmy, więc dla 15-latka to jest no naprawdę, to, naprawdę ciężkie. No to był ostry zwrot o 180 stopni, więc nie ma się mu co dziwić w sumie. Zważywszy, my też zrobiliśmy błąd, bo my go do tego nie przygotowaliśmy, tylko od razu odcięliśmy wszystkie zebrania, służba, wszystko odcięliśmy, więc to biedne dziecko nasze... Ale też on widział, co oni zrobili Joli, nie? On to widział, jak oni cię potraktowali i jaki to psychiczny na tobie miało... psychiczny wpływ na ciebie. Ale Wojana naprawdę, no powiem ci tak, dobrze zrobiłaś, że go wybudziłaś, bo on zaraz będzie pełnoletni, więc zrobi to, co będzie chciał on, to, co będzie czuł, więc musisz po prostu go wspierać. Musisz go mocno wspierać, dużo z nim rozmawiać przede wszystkim, no i mu mówić, żeby sobie, pomimo, że tam rodzice go zmuszają do tego, żeby sobie budował przyjaciół w tak zwanym świecie. Żeby miał dużo kolegów, znajomych gdzieś tam, żeby już robił sobie zaplecze. Tak jak nasz Jonathan sobie robił zaplecze, że jak teraz poszedł na studia, to zaczyna wszystko od nowa. Ma nowych kolegów, nowych znajomych. Tak jak wszyscy się od świadków w większości od niego odsunęli, już teraz całkowicie, ale on ma już zaplecze, bo go tak uczyliśmy, więc wspieraj swojego brata, a będzie dobrze. Nawet słuchajcie, wybór kryterium wyboru uniwersytetu to było... Nie odpowiesz na to pytanie. Które Maja zadała. Nie przeczytałam. Zaraz mi Jola będzie zdyskredytuje. Słuchajcie, więc on nawet sobie wybrał uniwersytet, do którego nie chodzą żadni mu znajomi świadkowie, nie? To jedno z kryteriów było. Mimo, że... A nawet jest to w sumie chyba najlepszy uniwersytet tutaj w Glasgow i w Szkocji. Może. Także nawet dobrze wybrał. Jak długo się zastanawiałaś nad umówieniem się z Maćkiem? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? No matko, gdzie ty jesteś? Ja jestem dopiero tam. To ja powiem. Słuchajcie, to ja powiem. Ona powie może dalej, ale ja powiem początek. Dobrze, już niech pójdzie. Nie, ja powiem. Poczekaj. Poczekaj, ja tylko zacznę początek. To jest ogólnie tak. Jak przyjechała Jola, to ona przyjechała, ona kręciła z takim prowadzącym. I ja nie wiedziałem o tym, że oni są parą. Powinnam się napić teraz. Ale nie herbaty chyba. Ja nie wiedziałem, że oni są parą, no i do niego idę. My nie byliśmy parą, my kiedyś tam coś tam jakieś były, ale nic z tego nie wyszło. Ale byliście w trakcie, że tak powiem, odbudowywania związku, relacji. No powiedzmy, no dobrze. No i ja poszedłem do niego, jak zobaczyłem Jolę pierwszego dnia i mówię do niego, słuchaj, weź mnie umów z tą siostrą na drugi dzień do służby, proszę cię. Nie? I ku mojemu zdumieniu z perspektywy czasu... Ale to był już pierwszy dzień. To był pierwszy dzień. Gdzie ja jeszcze nie wiedziałam, jak ma on na imię. Ja w ogóle nie wiedziałam, że on chce się ze mną umówić do służby. Tak, to był pierwszy dzień. No i on, słuchajcie, on się zgodził. On się zgodził. No. Ja po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem dzisiaj. No i jak już się umówił, no to już... No i co, Jola? Co dalej się działo? Mów już. No niech już to będzie. Powiedz. Tak, i no i poszliśmy do tej służby. Ja nie tak chętnie. Ja pamiętam tylko jedno, że jak byliśmy na tym ośrodku i ja go pierwszy raz zobaczyłam, to on się tak gapił. Oczy mu wyszły i ja wtedy sobie pomyślałam, jaki idiota. Boże, czego on chce, zboczeniec. Ja dokładnie to pamiętam. Może nie pomyślałeś, że mogłem mieć na przykład problemy z tarczycą i mieć wytrzeć oczu? Nie, od razu widzicie najgorsze, że się gapił. Nie, no na nie, mnie. Strasznie się gapił. Ja pamiętam, boże, co za w ogóle, jejku, to było moje pierwsze wrażenie. Potem, dobra, umówił się do służby, poszliśmy do tej służby. No jakoś tak, no nawet ta służba, powiem szczerze, nie poszła tak źle. No jak to Maciuś oczywiście zagadywał. No i tak, no dobra, spodobał mi się, ale tak tylko troszkę, nie?
Potem na trzeci dzień czy czwarty wziął mnie do lasu. No to ja tak mówię, a dobra, może dam psztyczka temu przewodniczącemu wcześniejszemu, co tak nam wyszło i nie wyszło, nie? I Maciek mnie wziął do lasu, bo to akurat było w Wólce? Gdzie to było? Koło Łowicza. To było w Bełchowie, to jest taka miejscowość niewielka pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami. Jak się nazywa ta miejscowość? Bełchowa. Nie, tak, to no Bełchów jest, to było w Bełchowie. Nieborowa, tam gdzie jest pałac Nieborowy, tam gdzie Akademię Pana Kleksa nagrywali. Tak, no i on mnie wziął, jeszcze tylko to powiem, to było dla mnie w ogóle, to był kosmos całkowity. Jak mi powiedział, że słuchaj, 3 czy 4 dni się znaliśmy, byliśmy pierwszy dzień po służbie i poszliśmy na taki spacer, nie? Wieczorem. I on do mnie mówi tak, bo wiesz co, bo ja to bym chciał, żebym ja był twoim przyjacielem, mężem, kochankiem, ojcem twoich dzieci. I ja wtedy sobie pomyślałam, ja pierniczę, idiota normalnie. Jak masz 2 tygodnie, to trzeba sobie Nienormalny radzić. Idiota, no kto takie rzeczy mówi dziewczynie po 4 dniach, nie? Ale mimo wszystko był tak zabawny, był tak fajny, że z jednej strony mnie odpychał, a z drugiej był taki słodzik, no po prostu, nie? No i tak te 2 tygodnie minęły, tak żeśmy się spotykali, nie spotykali. Trochę mi się podobał, ale sobie pomyślałam tak, dobra Jolka, wyjadę, zapomnij, będzie święty spokój, nie? Nie dałam mu nawet jeszcze swojego adresu i on pod koniec, jak już mieliśmy wyjeżdżać, to on mi powiedział takie słowa: Jola, ja mam nadzieję, że ty nie żartowałaś, że ty nie robiłaś ze mnie tutaj wariata, nie? I mi się tak głupio zrobiło, a miałam mu nie dać adresu mojego, żeby nie pisał listów, nie? Więc zrobiło mi się głupio, uderzył w tą strunę taką mocną, no to dałam mu ten adres, nie? No i od tego czasu dostawałam codziennie listy. Dzień w dzień dostawałam listy po kilkanaście stron. Oprócz sobót i niedziel. No oprócz sobót i niedziel. No i potem tak jakoś szybko, Maciej potem się szybko na Śląsk przeprowadził i tak po roku już byliśmy małżeństwem. Po pół roku się zażęczyliśmy i po roku już byliśmy małżeństwem. To taka nasza historia, jakby już wystarczy, ale tak, Maciek był tak z grubej rury, mózg mu odpłynął, tak dokładnie. Ja zawsze po prostu mówiłem, czego chcę. Tak to było, więc... O, dokładnie, do odważnych świat należy, no widzicie. No i tak jesteśmy 20 lat po ślubie, nie? No, 20 lat. 20 lat, tak. Dobra, co tutaj dalej? John pisze, najbardziej co żałuję, że 25 lat ustawiłem pod nadarzy. Najbardziej się śmieję, że samego siebie czasami, bo byłem sam przez długi czas fanatykiem nadarzyna. No właśnie. Słuchajcie, jeżeli ktoś tu jest z nadarzyna i chciałby jakieś historie podzielić, na przykład anonimowo, jakieś fajne z nadarzyna, takie inside story, to jak najbardziej skontaktujcie się ze mną. Możemy się umówić albo na jakiś tam wywiad, albo po prostu coś tam napiszesz i ja mogę zrobić o tym porozmawiać, pogadać. John, ja kocham Szkocję. A byłeś w Szkocji w ogóle, czy jesteś ze Szkocji? Konsument Petent pisze, co oznacza odejście słowne, jakbym chciał. Nie wiem, co to znaczy odejście słowne, przyznam szczerze. Czy... Generalnie, jak zostajesz świadkiem, nic nie podpisujesz, więc ja nie wiem, czemu oni wymagają czegoś na piśmie. Możesz to powiedzieć i do widzenia. Znaczy tak, ja napisałam SMS-a i dla mnie to było już jednoznaczne. Ja napisałam, że ja, Jolanta Wiankowska, nie chcę być już więcej świadkiem Jehowy. I tylko tyle napisałam. I dla mnie, no to jakbyś chciał, to może być to odejście słowne. Aczkolwiek oni chcieli się ze mną, dzwonili do mnie, ale ja nie odebrałam, bo oni chcieli potwierdzić moją tożsamość. I zablokowała. Ja ich wszystkich zablokowałam, więc dla mnie to jest równoznaczne z niebyciem i to może to być to odejście słowne i no. To jest tylko tyle. Nie potrzebowałam się tłumaczyć, nie potrzebowałam robić listów, aczkolwiek wiem, że wiele osób różnie reaguje i różnie chcą to zakończyć, tak? Bo to jednak jest jakby nie było dla niektórych kawał życia. Jaka jest różnica pomiędzy latem w UK i zimą w UK? Deszcz latem jest cieplejszy. W tym roku było bardzo dobre lato, to muszę powiedzieć. Naprawdę fajnie było. Wajana pisze, to nie takie proste z budowaniem relacji poza organizacją. Rodzice zakazują mu kontaktów z ludźmi w świecie. Wszędzie go odwożą samochodem, sprawdzają wszystko. Mój brat nie ma prywatności żadnej. No słuchaj, dopóki jest pod ich skrzydłami, ma 15 lat dopiero, no to jedyne, co mu pozostaje, to to, że ma ciebie.
Po strzelaninie w Hamburgu jeden brat powiedział, że można pisemnie lub słownie. Słuchajcie, to co oni mówią do mediów to jest jedna sprawa, a to co się dzieje w zborze jest druga sprawa, bo to są słuchajcie, tam są trzy prawdy. Jest prawda dla mediów, prawda dla zboru i prawda dla starszych, o których zbór nie wie. To są, i pewnie może jeszcze jest więcej warstw, o których starci nie wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie sugerujcie się tym, że oni coś powiedzieli do mediów, bo to nie ma żadnego znaczenia. I tak wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami na komitecie i oni mają głęboko w nosie, co kto powiedział. Dla nich jest ważne, co mają w tej durnej książce napisane i poza książkę nie wyjdą. Nawet jakby ktoś chciał, to jest ich trzech i jeden drugiego pilnuje. A jeszcze do Wajany. Widzisz, Wajana, ja tak sobie pomyślałam, że z tym budowaniem relacji dla twojego brata, ale on może sobie robić, że tak powiem, no w szkole jakieś kontakty już nawiązywać, tak? No rodzice wtedy go nie pilnują, nie? To jest właśnie to. No ale dopóki jest niepełnoletni, no to jak, no musi słuchać rodziców, tak? Możesz mu mówić to, co możesz mu mówić, jak będzie pełnoletni, podejmie sam decyzję. No na razie nie rób nic na siłę, bo to nie... To nic dobrego nie zrobi, nie? Maciek, czytałeś tę książkę. Którą książkę? Nie wiem, przeleciało. Napisz jeszcze raz. Jaka jest różnica pomiędzy latem w UK i zimą w UK? Jola, tutaj sobie, ty jesteś nie na bieżąco. No ja wiem, ale ja tak... Jaka jest różnica? No różnica jest taka, że latem jest 2 dni słońca, chociaż nie, w tym roku było 2 tygodnie słońca i było fajnie. A zimą leje i deszcz czasami... potrafi lać całe 2-3 tygodnie, a śniegu mamy czasami przez tydzień. I jest całkowity paraliż i nic więcej. Dla mnie jest okej zima. W UK bardziej wolę niż w Polsce zimno. Ja w ogóle to ja bym się wyprowadził na przykład na Teneryfę i w ogóle bym sobie zrezygnował z zimy i nie tęskniłbym. Konsument Petent pisze, mi w grudniu, jak słownie chciałem odejść, to mówili, że nie ma takiej możliwości, chyba że podam im jakiś grzech. No widzisz, u mnie było w zborze trochę inaczej. Ja napisałam, aczkolwiek nie utrzymuję z nimi żadnych kontaktów, więc w sumie nie wiem, co dalej. John pisze, paście trzodę Bożą, komitet to Sanhedryn. Brak świadków i notki robią poza wiedzą brata lub siostry. Mhm. No dokładnie tak się dzieje. Jesteście na przegranej pozycji, słuchajcie, zobaczcie. Jesteście sami przeciwko 3 świadkom. Na komitecie odwoławczym, co najmniej 3. Na komitecie odwoławczym macie kolejnych 3 albo więcej i tych poprzednich, więc wasze zdanie się nie liczy, ponieważ zasady biblijne według wykładni świadków Jehowy są takie, że trzeba mieć 2 świadków na wszystko, a wy w żadnym momencie tego komitetu nie macie żadnego świadka, który by zaświadczył o to, co się stało. Więc oni tam nawet mogą was gwałcić zbiorowo i nie macie na to żadnego świadka, nie? No oni są w 3 i Łukasz, i tyle. Tak, można do nas dzwonić. Można, tam są numery podane, słuchaj, z Polski. Jest z Polski numer, jest WhatsApp, jeżeli jesteś poza Wielką Brytanią lub Polską, możesz przez WhatsApp, możesz przez Telegram. Telegram odradzam, bo on tam trochę tak koślawo czasami działa, ale jak najbardziej dzwoń na WhatsApp, jeżeli jesteś poza Polską lub Wielką Brytanią. Dodaj sobie do kontaktów ten telefon i po prostu zadzwoń. O, Andrzej, o odejściu słownym ja mógłbym coś powiedzieć. Andrzej, napisz coś więcej. Andrzej Mazurkiewicz? Mhm, Andrzej, no. No, Andrzej, właśnie Andrzej tak zrobił. Tak, Andrzej, jak możesz, to zadzwoń. To możemy porozmawiać. A może chcesz wyprowadzić się na Cypr? Są możliwości, a Polacy tam mieszkają, chętnie pomagają. Powodzenia na nowej drodze życia. Cypr też spoko jest. Ja myślę, że Teneryfa mi by bardziej pasowała z racji pracy, którą wykonuję. Bo pracuję dla firmy, która ma duży oddział w Hiszpanii. Wiosenny wietrzyk. Mi chcieli zrobić komitet. Powiedziałam, że to nielegalne, że znam procedury, bo czytam książkę Paście, powiedziałam, macie już wyrok. Tak? Macie, czekaj. To czyńcie powinność. No tak. No właśnie, tylko że widzisz. Dlaczego my mamy przestrzegać ich procedur? Bo taka jest prawda. To jest właśnie dla mnie głupie, że oni mają wszystko, muszą sobie wszystko mieć poukładane, popisane
i zrobić notatkę z tego, jak działali, nie? To jest głupie. To nie jest normalne. Dlaczego ja mam przestrzegać ich procedur, nie? Poza tym, jak idziesz na komitet, to oni już cię uznają za osobę winną, tylko to jest tak naprawdę kwestia, jaką karę ci wymierzyć, nie? To jest tylko tyle. Czyli oni nie szukają, czy jesteś winny, czy nie. W momencie, kiedy zapraszają cię na komitet, oni już przeprowadzili śledztwo, już cię osądzili co do tego, że jesteś osobą winną. Także no tutaj bardzo wiele jest rzeczy, które odbiegają od standardów, które zostały wypracowane przez cywilizowanych ludzi. Halo, halo. 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 Witaj. Witam was. Słuchajcie, nie wiem, czy mnie słychać. Czy bardzo, okay? Bardzo dobrze cię słychać. Okej. Okay. Po pierwsze, chciałem was oboje serdecznie pozdrowić. Dziękujemy. Po drugie, chciałem powiedzieć, że nie jestem, nie byłem świadkiem Jehowy, ale wasz kanał po prostu nie pomaga tylko świadkom lub byłym świadkom Jehowy, ale takim osobom jak... Tak? Halo? Takim osobom również jak ja zrozumieć, z czym mogą się świadkowie Jehowy borykać lub jak rozmawiać ze świadkami. Tak. Halo? Tak. Ja. Muszę powiedzieć, że wielokrotnie w przeszłości spotykałem się ze świadkami, czy to jeszcze jak mieszkałem w Polsce, czy jak przeprowadziłem się do UK. Większość czasu, nie wiem, ze złością ich traktowałem. A obecnie to jest zupełnie inne spojrzenie. Widzę, jak te osoby są zmanipulowane, jak mentalnie właściwie walczą same ze sobą, mimo że o tym nie wiedzą. Także jeszcze raz chciałem podziękować za to, że jesteście, za to, co robicie i za to, że uświadamiacie i świadków, i byłych świadków, i innych ludzi. Bardzo nam miło. Także... jest. Bardzo nam miło. Dziękujemy również za słowa uznania. To wiele, wiele znaczy. Keep going. Thank you. Dziękujemy. Ja nawet nie myślałam, że osoba, która nigdy nie była świadkiem Jehowy, może jakieś korzyści z tego mieć. Bardzo mnie zaskoczyłeś, tak miło w sumie. Oczywiście. No, ja niektóre materiały żonie pokazuję. Ona tak, szczerze mówiąc, na to patrzy jednym okiem tylko. Ale tu jeszcze wrócę, bo pisałem tam w komentarzu, słuchałem też Maćka Komitetu Sądowniczego. Po pierwsze, nigdy wcześniej nie wiedziałem, co to jest. Dzięki kilku kanałom o świadkach właściwie znam całą terminologię i wszystko na ten temat. Także wiem, z czym Maciek miał do czynienia i uważam, że poradził sobie po prostu wzorowo, nie? Także ja nie wiem, ja bym chyba nie dał rady, a on pocisnął i naprawdę zrobił dobrą robotę. Ja jeszcze na to wszystko nagrał to i zrobił im, dał im krzyżka w nos. Słuchaj, to był pierwszy na świecie, o ile mi wiadomo, streamowany na żywo komitet sądowniczy. Bo ja go streamowałem na żywo. Aha, to nie, no ja go chyba odsłuchałem później, ale tak, no także gratuluję, nie? Dobra robota. No. Dziękujemy ci za te słowa. To bardzo miło z twojej strony. Tak. Super. Będę na pewno dalej słuchał waszego podcastu. Mam nadzieję, że nie tylko Maciej się pojawi, ale Jola również. Więc miło będzie was zobaczyć oboje. No, dziękujemy. Serdecznie cię pozdrawiamy. Nawzajem. Pozdrawiamy. Na razie. Hej. No hej. Słuchajcie, w temacie osób niebędących świadkami, które oglądają kanał. Ostatnio miałem telefon po live'ie poprzednim od nietypowej osoby, od księdza, który pomaga świadkom byłym. Bardzo, powiem wam tak,
po rozmowie uważam, że to jest jeden z moich dwóch najulubieńszych księży. Bardzo go serdecznie pozdrawiam. Fajny facet. Naprawdę. Chociaż na początek trochę z rezerwą, nie wiedział chyba, jak zareaguje na to, że jest księdzem. Ale naprawdę super gość, nie? Tak jak mówię, mnie nie obchodzi, w kto wierzy w Trójce, czy nie wierzy, czy jest katolikiem teraz, czy nie. Naprawdę, słuchajcie, liczy się człowiek, bo to nie jest ważne, w co ty wierzysz. To jest twoja osobista sprawa, a nie... To cię nie definiuje w żaden sposób. Ale widzisz, właśnie ten słuchacz, który dzwonił przed chwilą, fajnie powiedział, że ludzie postronni widzą świadków, tak? Widzą świadków, jak się uśmiechają, jak stoją na tych standach. Czasami są smutni, czasami nie. Ale też wniknąć, że to są też zmanipulowani ludzie. My też byliśmy zmanipulowani. My to robiliśmy szczerze, bo my chcieliśmy służyć Bogu. I to jest... To, no, nawet nie wiem, jak chcę przekazać tą myśl, ale no ten słuchacz mi zwrócił uwagę na to, że można też pomóc osobom innym, żeby inaczej też patrzyli na świadków, nie? Jako na ofiary, tak. Ja nie mam na przykład żadnej nienawiści do świadków, jeśli chodzi o pojedynczych głosicieli. Słuchajcie, no to dla mnie to są osoby, które są zmanipulowane i to są ofiary tej religii. Ja nie patrzę, ja nie nienawidzę ich, nie mam jakichś takich negatywnych uczuć. Czasami nawet nie wiem, jak się zachować, bo wiecie, nie chcę pokazać, nie chcę, żeby też one czuły się nie w jakiś sposób źle. Na przykład starsi, okej, lubię, żeby się czuli źle, żeby widzieli to, co oni robią innym, bo to jest ich, że tak powiem, sprawka, że ludzie są powykluczani i tak dalej, ostracyzm jest. Ale no, nie można mieć za bardzo pretensji do takiego człowieka, który jest zmanipulowany. O, mamy kolejny telefon. Halo, halo. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodzwoniłam się do Macieja, prawda? I do Joli. Tak. I do Joli, tak, oczywiście. Przepraszam, bo telefon zostawiłam w innym pomieszczeniu, a tam trochę różnica czasowa jest. No to już powiem ci niezły wyczyn, jak dodzwoniłaś się, zostawiając telefon w innym pomieszczeniu. A nie, bo z drugiego telefonu dzwonię. Przepraszam, nie, no żartuję, tak. Oczywiście, że tak. Jola już mnie koryguje. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja też nie jestem, nie byłam nigdy świadkiem Jehowy, aczkolwiek miałam do czynienia tak, że no parę razy zapukali mi do drzwi do domu. No i bardzo często na ulicy mnie zaczepiali. Nie wiem, chyba wydają do mnie osoby, która potrzebuje pomocy z góry. Ale generalnie chciałam powiedzieć, że bardzo wam dziękuję za to, że macie taki kanał, bo moja wiedza na temat Świadków Jehowy była żadna. To, co oni mówili, to tak średnio mnie interesowało. Natomiast na przykład nie miałam żadnej wiedzy na temat ostracyzmu, na temat takich no tych wewnętrznych jakby wojenek, nie? I w ogóle jak na początku słuchałam, to wydawało mi się, no co to jest odejść od organizacji, tak? No kurczę, nie chcę, to nie będę, nie? A nie miałam po prostu pojęcia, jak ci ludzie tak głęboko tkwią i nie mogą po prostu sobie od tak otrzasnąć drzwiami i wyjść, bo tracą całe życie tak naprawdę. No. Bardzo mi to otworzyło oczy, jak mocno cierpi się przez to. Ale przede wszystkim to chciałam powiedzieć, że książkę, którą czytałeś, ten Nowy Chłopiec, to nie przeczytałam, tylko wysłuchałam w ciągu jednego dnia wszystkie odcinki. Nie mogłam się oderwać. Dziękuję. W ogóle planuję ją, że tak powiem, jeszcze raz przetłumaczyć i nagrać już jako taki profesjonalny audiobook. Także ja się uczyłem, fajnie. Jak to nagrywałem, to się tak trochę uczyłem, eksperymentowałem, nie miałem tyle wiedzy co teraz na temat nagrywania, bo ja zawsze raczej się tak w kierunku grafiki w życiu, w tym kierunku. Natomiast wszystko takie, całe audio to było dla mnie nowość. To były naprawdę niezliczone godziny oglądania różnych tutoriali na YouTubie. Potem zacząłem z Marcinem Prackim rozmawiać. Marcin taki, mikrofon taki. I w końcu, no naprawdę to jest... No dużo, wiele osób mi pomogło też z tym. No i to teraz chcę zrobić ale coś profesjonalnie. Ale wyszło rewelacyjnie. No i dużym plusem jest to, że masz bardzo lektorski głos. Bardzo, bardzo dobrze się słucha.
No byłem parę razy lektorem na strażnicy, to muszę przyznać. No, tak, no, nawet na słowackiej strażnicy lektorowałem. Dziękujemy za miłe Dziękuję słowa. Bardzo za rozmowę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. My również pozdrawiamy. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. Właśnie, to jest właśnie to do osób, które nigdy nie były świadkami Jehowy, które też odnoszą korzyści z tego kanału i nie tylko tego, bo z różnych kanałów, nie? Że jak ktoś komuś powie, że byłem świadkiem Jehowy, to niech zwróci uwagę, że ta osoba przeszła naprawdę ciężką walkę. Niektórym jest to łatwiej, bo odchodzą i idą flow, a niektórzy naprawdę przechodzą ciężką walkę, zostawiając całe rodziny, się wyrzekają, nie? Ostracyzm jest tutaj straszny. Izabela Bela, sprawa komitetów, czy iść czy nie, starsi nie wszyscy są z betonu i niektórzy mogą przy dobrej waszej argumentacji się zastanowić nad tym, co powiecie. Warto brać pod uwagę, że to jest proces. Zgadzam się z tobą, natomiast no to jeżeli ktoś już jest przekonany o tym, no to może iść, nie? Jeżeli uważa, wiesz, ja nikomu nic nie chcę narzucać, każdy powinien sobie sam decydować. Natomiast ja bym powiedział, że dla kogoś, kto jest wysoce świadomy, tak jak ty, i wiesz, jak to działa, to rzeczywiście można iść z takim przekonaniem, bo zupełnie inaczej będziesz się zachowywać na komitecie niż osoba, która ma jeszcze jakiekolwiek poczucie, że tam będzie jakaś sprawiedliwość wyrządzona na tym. Natomiast jeżeli takie masz pojęcie, już głębsze, no to można próbować, nie? Ale większość ludzi raczej nie odniesie żadnej korzyści. Już lepiej może spróbować bezpośrednio z tą osobą porozmawiać, nie? No, także. Dajcie jeszcze jakieś pytania. Wiosenny wietrzyk. Moja siostra jest świadkiem Jehowy, pracuje nad nią. Ostatnio pochwaliła się, że ogląda twój kanał, Maćku. Powiedziała mi, że masz piękny radiowy głos. Muszę wam kiedyś powiedzieć, że jeszcze zanim poznałem Jolę, to nawet byłem na przesłuchaniu w radiu, to było w Skierniewicach jakieś radio, i mi powiedzieli, że mam za mało basowy głos, więc może problem był jakiś inny, tylko po prostu tak to odpowiedzieli. No i oczywiście nie dostałem tam pracy, ale powiedzieli, że mam gadane, że mógłbym gadać, tylko że głos nie ten. Nie. No ale wtedy byłem młody, szczeniak, no to rzeczywiście może był. Tak. Zofia pisze, ja uważam, że zmuszanie 15-letniego dziecka do świadkowskiego życia jest łamaniem jego praw. Później będą go wykluczać i traktować wobec niego stracy. Zniszczą mu życie i więzy rodzinne. No tak, to prawda, to masz rację, że to jest łamaniem jego praw, jednak my tutaj nie chcemy zrobić, niszczyć więzi rodzinnych, jakby nie było, nie? Najlepiej dla takiego dziecka, żeby powiedziało, że się nie chce ochrzcić. Po prostu, nie jest gotowy jak Jezus. Jezus miał 30 lat i ja nie jestem gotowy na to, żeby się chrzcić. I to chyba będzie najlepsze, bo no, tak mi się... Tutaj jest pięknie napisał, że ta biedna dziewczyna nie została wykluczona. Padł blady strach, że ona może popełnić samobójstwo, rozumiem. Na chwilę obecną dziewczyna co chwilę jest u psychologów i regularnie spożywa leki antydepresanty. Wrak dziewczyny. W ogóle, słuchajcie, w książce dla starszych jest napisane, że jeżeli ktoś grozi samobójstwem, to trzeba rozwiązać taki komitet natychmiast. Więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, możecie zagrać tą kartą. Możecie iść do psychologa na przykład, porozmawiać. Będziecie mieli podkładkę na to, że macie jakieś problemy z tym. No i można spróbować zagrać tą kartą, nie? Jeżeli komuś desperacko zależy na tym, żeby zostać w organizacji, bo nie wiem, przespał się z jakąś dziewczyną i czy tam z chłopakiem i wiadomo, że no grozi wykluczenie, nie? To jest jakaś Aczkolwiek metoda. Oni też nie do końca biorą to pod uwagę, bo ty powiedziałeś na drugim twoim komitecie, że twój syn ma depresję i żona ma depresję, jeśli zostaniesz wykluczonym, a oni ci powiedzieli, że to jest twoja wina. Bo ty odchodzisz od organizacji. Tak, tak. Więc wiesz, to też taką zagrywką też. Ale to nie do końca idzie, bo to zależy na jakie betony trafisz, nie? No, tylko że można koło tego szumu narobić, po prostu żeby się bali, nie? Bo oni się, słuchajcie, boją tylko odpowiedzialności prawnej i rozgłosu prasowego. To są tylko dwie rzeczy, których organizacja się boi. Utrata dobrego imienia i tego, że ktoś ich przez sąd przeciągnie. Wszystko, na wszystko inne mają wywalone. Dobrze. Wiesz, i tu mam dylemat. Ktoś napisał, miło was widzieć, pozdrawiam serdecznie, głos się liczy też
całokształt. No i widzisz, jaki mam tutaj dylemat. A co jak schudnę i stracę moje pudło rezonansowe? I co wtedy? Mogę stracić głos. Maciek, czy czytałeś książkę dla starszych? Oczywiście, że czytałem. Rudy pisze, najlepiej zostać wiecznym zainteresowanym, bo jesteś w najlepszej sytuacji. No, w sumie też, aczkolwiek świadkowie się już nudzą takimi wiecznymi zainteresowanymi w pewnym momencie. W pewnym momencie cię porzucą, bo... Będą cię traktować dokładnie tak, jakbyś nigdy nie był. Nigdy tak. Nie był zainteresowany. Jako nierokująca inwestycja, po prostu. Tak, aczkolwiek no, jest to rozwiązanie, bo wtedy z tobą rozmawiają chociaż, nie? No to tak, to jest to rozwiązanie. No słuchajcie, czy ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić? Czy zadać jakieś pytanie może? To umówmy się, że jeszcze 20 minut i kończymy. Mhm. Krzysztof pisze, mam inne zdanie odnośnie starszych. Nie uważam, że są mniejszymi ofiarami, czy mniej zmanipulowanymi niż inni członkowie i że ich można obwiniać. Oni także usługują zborowi zgodnie z wytycznymi z góry. Ja nie zgodzę się tutaj z tobą. Znaczy, oczywiście możesz mieć osobne zdanie, ja mam inne i wytłumaczę ci dlaczego uważam, że tak nie jest. No, z racji tego, że to są osoby, które są wykonawcami. To są, w wojsku mógłbyś porównać ich do oficerów. Więc oficer w wojsku za decyzje na przykład o tym, żeby rozstrzelać kogoś i tak dalej, on ponosi odpowiedzialność jako decydent. Im wyżej, tym wyższą. I dlatego starsi też ponoszą odpowiedzialność, ponieważ wiele z tych ich rzeczy to są ich oddolne inicjatywy. To, czy zrobić komitet, jest to oddolna inicjatywa. I jest mi przykro. Ja uważam też, że oni są ofiarami, ale uważam, że ponoszą większą odpowiedzialność. Nie? Zresztą sami też mówią o sobie, że ponoszą większą odpowiedzialność i sami się stawiają na świeczniku. No więc wiecie, z przywilejami idzie odpowiedzialność. No, zadajcie jeszcze jakieś pytanie. Co, mała mi pisze. Lotka, no i dlatego, że jest tyle sprzeczności, nie łamię sobie już głowy, ale nie mówię, że nie wrócę do czytania. Może kiedyś jakiś impuls zadziała. Ale na razie nie. W książce dla starszych jest napisane, że jeżeli osoba grozi samobójstwem, to trzeba powiadomić dział prawny. Ja myślałam, że do lekarza się dzwoni w takiej sytuacji. Słuchaj, co tu dużo mówić? Spróbuj rzucić kamieniem w szybę w sali królestwa, to zadzwonią po policję. Tak? A jeżeli zgłosisz się, że zostałaś wykorzystana przez brata, to zadzwonią do nich, do centrali. Zważywszy, że pamiętajcie, w dziale prawnym nie ma prawników. Przynajmniej w polskim. To, żebyście wiedzieli, że tam nie ma prawników, bo jak ja rozmawiałam i mam to nagranie, to on mi wyraźnie powiedział, że my nie jesteśmy prawnikami, my przeszliśmy kurs, więc tam nie ma prawdziwych prawników z krwi i kości, którzy studiowali i znają prawo doskonale. Tam są ludzie, którzy... Tak, John Proctor napisał, Maciek, napisałem już kiedyś, że w sprawie twojej wagi chciałbym zabrać głos wszystkim. Wiesz co, ja nie mam problemu z tym w sumie. Znaczy, że nie uważam, że to jest bez problemu. Znaczy, że to nie jest problem, tylko że ja nie mam problemu, bo wiesz, ja widzę jak wyglądam i nie mam z tym problemu, że ktoś mi mówi jak jest. Także często w drugą stronę tak samo trzeba się liczyć z tym, że ja mogę powiedzieć komuś, co myślę. Kogoś wciągnęliście do zboru? No oczywiście, niestety ja wciągnęłam, czekaj, ile? 3-4 osoby? A pod sam koniec to było może 3 miesiące, no przepraszam, pół roku przed moim wybudzeniem, poznałam dziewczynę w pracy, której rodzice byli świadkami Jehowy. Ojciec zmarł jako świadek Jehowy, a mama odeszła, bo wyszła za mąż za Światusa tak zwanego, więc ja ją tak namawiałam, że ona wróciła do tego zboru. Miała studium.
Najciekawsze jest to, że ja już się budziłam po pewnym czasie. Ja to studium potem przekazałam innej siostrze, bo stwierdziłam, że nie dam rady tego robić. Ta siostra doprowadziła ją do chrztu i ja jeszcze przed samym jej chrztem wzięłam ją na rozmowę i powiedziałam, słuchaj, ja nie jestem... Wszystko jej wytłumaczyłam, że ja się budzę, żeby tego nie robiła, żeby się tylko nie chrzciła. Niestety ochrzciła się, wyszła potem za mąż, dalej jest Świadkiem Jehowy, więc to najgorsza moja rzecz, którą zrobiłam przy samym końcówce mojego wybudzenia, to sprowadziłam biedną dziewczynę do Świadków Jehowy, gdzie teraz, jak ją ostatnio widziałam, to powiem wam, ona zawsze była taka kolorowa, taka włosy rude, taka uśmiechnięta, zawsze mnóstwo kolorów, pełno życia, jeździła na motorze, uprawiała jogę. Jejku, co ona nie robiła? Widziałam ją ostatnio i nie ma w tej dziewczynie iskry żadnej. Nie ma tych oczu szczęśliwych, tej wolności, którą miała wcześniej. Więc to jest to mój wyrzut sumienia, taki chyba najgorszy. Bo inna rodzina, którą też sprowadziliśmy jako świadków, no to była rodzina cygańska, słowiańskich cyganów, więc w sumie dla nich to może nawet lepiej, że stali się świadkami, bo przestali pić, palić, przestali wydawać pieniądze na papierochy, więc... No ale to też smutna historia. Nie? Tutaj mała mi, Maciek, jak u was wygląda kwestia wiary po odejściu? Osłabła, jest mocniejsza, możecie powiedzieć, czy prywatna sprawa? Mogę powiedzieć, dla mnie to... Znaczy uważam, że to generalnie jest prywatna sprawa i nie będę pytał nikogo o to, ale, no, ale to ja decyduję o czym, czy mówię o swoich prywatnych sprawach, czy nie i mogę w tej sytuacji powiedzieć. Ja na przykład mam mocniejszą wiarę. Ja po prostu zacząłem studiować Biblię, bez tych okularów strażnicy. To jest zupełnie inne studium i no, dotarłem do takich różnych informacji, ale to też był proces, nie? To jest cały czas proces. I teraz ja mam zupełnie inne spojrzenie na Biblię teraz, niż miałem jako świadek. Zupełnie inne. No i moja wiara jest silna. Tak. Przy czym nie objawia się w łażeniu po domach. Nie? U mnie w zborze są starsi z działu prawnego w UK. Nie ma żadnych prawników, bo są ludzie, którzy myli okna. Pozdrawiam, Simonek III. To jest mój przyjaciel. Tak, ale to jest prawda. W dziale prawnym w Nadarzynie nie ma prawników. I jakkolwiek byście nie chcieli zgłosić się do prawnika, tam nie ma prawników. Tak, słyszałem od innego prawnika, że nie ma prawników, bo żaden normalny prawnik, który jest świadomy odpowiedzialności za to, co robi, nie będzie pracował tam. Po prostu. Na ile to jest prawda, nie wiem. O, Maćku, taka ruda na motocyklu z naszego zboru to się wybudziła, jeśli mówimy o tej samej. No mam nadzieję, że o tej samej. Chciałabym, żeby... Nie, to nie jest o tej samej. Nie o tej samej? Nie, nie o tej samej. Też mi się nie wydaje, że... Znaczy ona się wybudziła, ale ona pewnie za dużo rzeczy by było, żeby musiała odejść, nie? Mhm. Ale widać rude włosy i motocykle to jakaś częsta para. No i Wojana pisze, jeszcze raz zaapeluję, skupmy się, żeby pomóc nastolatkom. Oni więcej teraz szukają informacji w internecie. Pomóżmy im, jak poradzić sobie z nadgorliwymi rodzicami. Może w ten sposób uratujemy czyjeś życie. No, ciężko jest powiedzieć, kochana, coś, żeby działać przeciwko rodzicom, bo to... Tu jest ciekawe. Co ciekawe, starsi zachęcają, żeby iść na studia, a teraz co chwilę listy starszych że z Nadarzyna pytają, czy w zborach są prawnicy, bo potrzebują. Prawnicy, nie tylko prawnicy, słuchajcie, oni pytają o wszystko, tylko te listy przychodzą do starszych, nie są upubliczniane i starsi, że tak powiem, podchodzą do tej osoby, która jest po studiach tylko, nie? Do zainteresowanej. Do mnie kiedyś podszedł, bo ja skończyłem tutaj studia w Wielkiej Brytanii i z zawodu jestem konstruktorem, podszedł do mnie nadzorca obwodu i mnie się zapytał, czym ja się specjalizuję, bo ja się specjalizuję ogólnie w różnych programach CAD, w projektowaniu i to był ten czas, kiedy oni bardzo dużo budowali tego nowego Betel. No więc ja powiedziałem jemu, że bo on się zapytał, czy ja chcę szkolić tych raz w tygodniu, nie? Raz, żebym tak pracował z domu, ale raz w tygodniu, żebym szkolił Betelczyków. Czy ja chcę to robić? Ja mówię, że nie.
On taki zdziwiony był, że jak to, że nie? Bo ja mu tak zdecydowanie powiedziałem. Ja mówię, słuchaj, ja ze względu na to, że poszedłem na studia, zostałem pozbawiony wszystkiego, nawet lektorem nie mogłem być i nie macie moralnej, nie macie moralnego prawa ode mnie żądać jakichkolwiek usług z tej dziedziny, w której się kształciłem, ponosząc tak wielką cenę. Więc ja już poprzysiągłem sobie wtedy, mimo że nie byłem jeszcze obudzony, tak w procesie byłem budzenia się, i powiedziałem, że nie wykorzystam żadnej z tych umiejętności dla organizacji. Koniec. Nie będzie. No, ja pamiętam, jaki on był taki zdziwiony, że jak to możliwe, no, że ty możesz tam pomóc, a tutaj strasznie. No, ale tak, jak chodziłeś na studia, to nas gnębili. W sumie wszystkich. Jonatana też gnębili, bo tata nieduchowy. Jak studia skończyłeś, to nagle się przydasz, nie? No, dla mnie to by było tak, że wiecie, tak, tutaj by wykluczali prostytutkę za uprawianie prostytucji, ale z drugiej strony, jak już zarobiła pieniążki, to daj. No, jakieś standardy, wiecie, trzeba mieć pojedynczy odważnik, nie? A nie dwa odważniki, przykładać w zależności od sytuacji. No to mnie strasznie irytowało, takie podwójne. Wiesław Cichy. Drogi Maćku, to nie do końca znam brata, który wysłał zaświadczenie, że leczy się u psychologa, to wykluczyli go zaocznie. Taki mają wytyczne z Może być. Betel. I ja wtedy bym prawnie bym takich... Można prawnie. Tylko, że wiecie, znowu, tam w taki mają w Betel dupochron, bo za wszystko będą bekać miejscowi starsi. Bo to oni decydują. Bo to nie jest tak, że w Betel oni do starszych napiszą e-maila czy cokolwiek. Nie. To jest na telefon. Jeżeli ktoś grozi czymś, zadzwoń do Betel i tam ci powiedzą numer. Nie, powiedzą ci numer i na przykład imię, nie? Czyli Maciej na przykład 05. I ty nie wiesz, z kim rozmawiałeś. Co więcej, nie masz żadnej podkładki na to, bo oni tak w dobrej wierze. Zrobisz to, co ci ktoś powie przez telefon i odpowiadasz ty. Bo ty podpisałeś S77, że wykluczamy daną osobę, nie? Także oni władowują starszych na miny. Tylko starsi o tym nie wiedzą. To jest kwestia tylko czasu, aż ktoś ich przeciągnie przez, tutaj w Polsce mówię, przeciągnie przez jakiś no, system sądowniczy, przez procesy. Tylko że znowu nikt się o tym nie dowie, bo taki starszy jak zacznie mówić, to zaraz go ostracyzm mu zorganizują, dołączy do nas i tyle. I będzie, karawana jedzie dalej, nie? Dołączy do nas, to miło jakby dołączył, nie? No. Bożenko, witamy cię. Miło cię widzieć, fajnie, że się przywitałaś. Hej Bożena, to ja nie wiem, to już chyba teraz jesteśmy, no, jak to się mówi? Status nas rośnie. No właśnie Wiesław pisze, dlatego po wielu latach walki zrezygnowałem z usługiwania. No. To jest właśnie tak, że ci starsi, którzy mają dobre serca, którzy rzeczywiście wierzą gdzieś tam w Boga, którzy chcą pomagać, bo byli tacy starsi. Nie oszukujmy się, w każdym zborze jest jeden, może dwóch, może nawet trzech takich starszych, którzy rzeczywiście chcą pomagać, ale to jest tak straszna, ciężka walka przeciwko procedurom, że... Można zadzwonić po raz drugi. Pewnie, że można. Tylko nie wiem, mam... Czekaj, no zadzwoń. Mario F. pisze, ale wiesz Maćku, w orgu to są zawsze podwójne standardy oraz moralność Kalego. No. Oni to opanowali do perfekcji. No to prawda, no każde, niby mają reguły, niby mają standardy, ale odnosi się do, są więksi i mniejsi, lepsi i gorsi. Marcin powiedział, bo Marcin, ja nie wiem, czy on to powiedział na wywiadzie ze mną, czy tak na prywatnie, no ale on generalnie bardzo wysoko zaszedł. O, mamy telefon, momencik. Halo, halo, witaj. Witaj po raz drugi. Słuchajcie, nie chcę zdominować waszego kanału, ale to jest tak ciekawe, co mówicie, że nie mogę się po prostu powstrzymać, żeby zadzwonić po raz drugi. No, dawaj. Po pierwsze, Maciek definiował na przykład, że nie jest pewien, jak jego kanał ma wyglądać. I widzę, że próbuje jakby pomagać, wybudzić się świadkom. Ja bym poprosił, czy jeżeli Maciek może, to żeby pomógł również takim osobom jak ja, żeby również budzić tych świadków, kiedy oni mnie odwiedzą, żebym wiedział, co mogę mówić,
lub w jaki sposób, lub... Znaczy nie jestem w stanie sypać wersetami. Ja pracuję muszę przyznać tym. Się do tego, że... Pracuję że, nad że tym. Od kiedy... Sypanie wersetami nic nie da, to ci od razu powiem. To nie ma znaczenia, no właśnie, bo dla świadków Jehowy Biblia nie ma znaczenia. Nie wiem, czy wiesz o tym. To... Znaczy wiem, że strażnica ma znaczenie i to, co strażnica... Możecie mi teraz zrobić dyktando, sprawdzian z wiedzy o świadkach. Ale nie, wiesz co? Ale... No? No. Ja ci tylko powiem tak, że to jest proces i generalnie musi zaskoczyć logiczne myślenie. Możesz parę wersetów, możesz... No. Problem logiczny przedstaw, nie wersety, bo wiesz, wersety to oni od razu będą mówić, że to ty masz złe zrozumienie. Zresztą wiesz, jak świadkowie no tak, do ciebie przychodzą i do ciebie pukają, to oni przyszli cię uczyć, a nie ty masz ich uczyć. Bo jak ty zaczynasz ich uczyć, to oni cię zostawiają. To jest właśnie wiesz, ten problem. Na YouTubie są filmy. Na YouTubie są filmy, kiedy świadkowie odwiedzili Sir Anthony Bazarda. St. Anthony Bazard to jest gość, który, wiesz, napisał dziesiątki książek o Biblii. I oni po prostu go pouczali, nie wiedząc z kim w ogóle rozmawiają, nie? I on naprawdę z nimi rozmawiał merytorycznie dosyć, ale się nie dało, bo to jest przekaz jednostronny. No właśnie, jeśli do ciebie zapukają, to nie masz szans, żebyś go obudził. Jedynie, co mogę ci doradzić, to jakbyś miał jakichś tam świadków znajomych z pracy, czy jakichś tam kumpli, którzy są świadkami i tak na bazie bardziej prywatnej z nimi rozmawiać, to tak. Ale żeby tak oficjalnie... Urabiać ich po prostu. Tak, po prostu jakoś tak powolutku rozmawiać z nimi, wątpliwości podawać, zadawać takie pytania, to wtedy tak, na stopie bardziej takiej przyjacielsko, może no, ze świadkami ciężko się przyjaźnić, ale takiej, no takiej stopie, wiesz, takiej, że kumplujesz się z nimi, nie? To tak, na tej zasadzie, bo jak przyjdą do ciebie i ty będziesz chciał ich obudzić, to nie masz szans. Nie masz szans, bo oni przychodzą cię uczyć, a nie żebyś ty ich uczył, no po prostu, nie? Tak. Jeżeli mogę, to chciałem przedstawić to, co się wydarzyło właśnie ostatnio, kiedy świadkowie mnie odwiedzili, jakby streścić bardzo rozmowę, bo wiem, że już chcecie niedługo kończyć. No nie, ale... mów, bardzo ciekawie mówisz, mów. Nie mamy małych dzieci. Rozmowa ogólnie... Słucham? Mówię, nie mamy małych dzieci, że płaczą na godzinę. Aha, no... Moje już też nie są małe. Więc zadzwonili do mnie, to były dwie kobiety, była matka z córką i zaczęła się rozmowa. Szczerze, jeszcze raz, dzięki temu, że istnieją kanały takie jak wasz, wiem, że Maciek ma odmienne pewnie zdanie na temat światusów, ale tam też bardzo dużo dowiedziałem się na temat świadków. Były rozmowy z ludźmi, którzy byli świadkami, którzy przeszli przez komitety, opowiadali o komitetach, całą strukturę tej organizacji i wszystko, więc jakby byłem przygotowany w pewnym sensie. Wiem już, że nie byłem wystarczająco przygotowany, ale w jakim stopniu byłem. Zacząłem z tymi kobietami rozmawiać, one mnie tam próbowały przekabacić. Dla mnie wygraną było to, że nie zdążyły mi żadnego wersetu ani niczego ze strażnicy przedstawić, bo je zagadałem. Wiesz co, tutaj chyba najlepszym taką taktyką to by było pewnie po prostu udać zainteresowanie, żeby trochę się takie relacje zrobiły luźniejsze i wtedy zacząć delikatnie podpytywać. Bo tak na szybko to wiesz, to im się włącza od razu system oblężonej twierdzy i nie ma szans, żebyś cokolwiek osiągnął. No nie? I o to chodziło, o to chodzi. Właśnie o takie triki mi chodzi, żeby przekazać, no... No ja mówię, ja ze swojej strony, ja jestem inżynierem, więc dla mnie wszystko musi być logiczne, musi mieć dowód, musi być gdzieś udowodnione, musi być w książce. Jeżeli ktoś mówi, że coś jest, ale nie idzie tego udowodnić, to dla mnie to nie ma znaczenia. Nie wiem, czy
tutaj też to nie ma połączenia, ale jest taki komik Ricky Gervais i on jest ogólnie taki anty. No, śmieszny jest, ale pewnych jego poglądów nie lubię, ale bo wynikają z niewiedzy generalnie. Tak, no, nie? Czasami trochę tak, ciśnie za mocno, ale ogólnie on powiedział coś takiego, że gdyby spalili wszystkie książki na świecie i po prostu po 2000 lat te wszystkie naukowe książki, one by wróciły, a te wszystkie o religii nie wróciłyby, bo tego się nie da udowodnić. Więc te kobiety, jak rozmawiały ze mną, one próbowały mi coś udowodnić o tym Armagedonie, o czymś. Ja tak jak pytałem wcześniej, że ile, co się będzie działo, jak ci ludzie, mówię moja, moja babcia już nie istnieje, ona jest prochem. 20 lat temu zginęła i jak zostanie wskrzeszona? Z czego, z tego prochu? Idzie coś takiego zrobić, to są wszystko cuda. Dla mnie no to jest niemożliwe. Nie do wykonania. No ale no po tej rozmowie ogólnie kobiety zauważyły, że no ciężko będzie mnie no przekabacić, więc się zapytały, w co wierzę. Ja mówię, że wierzę w naukę i właściwie dały za wygraną i sobie poszły. Wiesz co, różnica między dzisiaj Świadkami Jehowy a Świadkami Jehowy 20 lat temu i wcześniej jest taka, że jest strona internetowa. Dzisiaj oni już nawet nie silą się na to, żeby cokolwiek studiować, bo ze wszystkim problemem odsyłają cię do strony internetowej i generalnie oni nic nie wiedzą, więc to są tylko takie mobilne stojaki na literaturę, nie? Czy ci dostarczają, dają. Znaczy teraz to jest bardziej rozpowszechnienie strony JW.org i tyle. No. Nie do końca to są rozmowy takie, wiesz... Typowo biblijne, nie? Ja bym mógł dodać, że w pewnym sensie ta organizacja jest genialna. Genialna jest na tym poziomie, że zdołała omamić taką chmarę ludzi, tyle ludzi i oni bezwarunkowo wierzą we wszystko, co mówi im strażnica, więc gdyby coś takiego dało radę, chociaż w sumie niektóre kompanie, niektóre firmy i też stosują taką technikę, żeby ludzie po prostu dążyli do czegoś, nie myśląc o tym, że to ich kosztuje życie, że to ich kosztuje wszystko. No, dla mnie to jest niewiarygodne, nie? Że są w stanie tak manipulować ludzką psychiką i ludźmi, że oni nawet robiąc rzeczy nielogiczne, potrafią sobie wytłumaczyć w logiczny sposób, nie? To z tobą też się da zrobić. To nie zależy od inteligencji, tylko od czasu. Naprawdę, to absolutnie nie zależy od inteligencji, ale... tylko od czasu, jaki będzie ci dany, bo sekty to nie jest tylko kwestia religijna. Masz sekty na przykład pseudonaukowe, masz sekty polityczne. To jest kwestia czasu. Nie ma ludzi odpornych na manipulacje. Jest tylko kwestia dotarcia do kogoś w odpowiednim momencie, kiedy będzie słaby, nie? Czyli że będziesz, przeżyjesz jakiś szok w życiu, jakąś tragedię, jakąś chorobę, coś, cokolwiek się stanie, że na chwilę zostaniesz uśpiony i będą mieli do ciebie przystęp. To tak działa. Nie ma od ludzi uodpornionych. Jeżeli ty twierdzisz, że jesteś jakiś tam super inteligentny, wykształcony, nie mówię do ciebie, tylko ogólnie tak, o ludziach, nie? To wiedz, że na ciebie jest sposób. Może ktoś być w sekcie, nawet nie znając sobie z tego sprawy, nie? Tylko że ta sekta nie będzie religijna, bo głównie o takich sektach się mówi. No, oczywiście. Także... Znaczy ja nigdy w tej rozmowie, mam nadzieję, że nie powiedziałem, że ja jestem jakiś super inteligentny, bo to nie o tym mówię i nie o to chodzi. To by oznaczało, że nigdy nie zostałem oszukany, a zostałem na przykład. Nie to miałem nie? Więc na myśli. Każdy z nas został... Nie to miałem na myśli. Tak. Ale chodziło mi o to, że genialność jest genialność w tej całej organizacji, że potrafi tak zrobić, nie? Znaczy, wiesz, ja myślę, że to jest też tak dlatego, że ludzie to są takie. Tam się skupiają ludzie wierzący, tak?
ludzie, którzy trzymają tak. się jakiejś idei, ludzie, którzy się trzymają razem, jesteśmy my i cały świat przeciwko nam. Na tej zasadzie. Tak działają sekty po prostu. I ci ludzie się wspierają między sobą, wierzą w Boga, wyrzucają te wszystkie myśli, chodzą na zebrania regularnie, bo to ich wzmacnia razem. No i to im się wydaje, że to im daje tą siłę, nie? Ale zawsze jest ten wróg, wiesz, gdzieś tam wokół, nie? Jesteśmy my się musimy trzymać razem, bo wróg jest na zewnątrz, nie? No tak, tutaj ponownie, ja nie jestem psychologiem, tam nie wiem, może na pierwszym roku było trochę z psychologii, była psychologia tłumu, że kiedy grupa jest razem, zachowuje się inaczej, kiedy osoba jest sama. Dlatego po dwóch. Więc dlatego tak. Dlatego tutaj jest tak, że jest tak, że jest grupa, oni mają jakąś wspólną ideologię i to wszystko jakoś się nakręca, ale wracając do meritum, naprawdę fajnie, że jesteście. Ponownie jeszcze raz apeluję, jeżeli oboje byście mogli czasami wrzucić jakieś potencjalne opcje, jak pomóc. Właśnie tutaj jedna z nich była, żeby tak jak świadkowie próbują, żebyś stał się ich kolegą, szukają wspólnych tematów, tak może i w drugą stronę też można by coś takiego zrobić, nie? Żeby ta psychologia zadziałała i w drugą stronę. Wiesz co, ja pracuję teraz nad materiałem, przygotowuję się do podcastu, w którym poruszę temat, w jaki sposób wyciągnąć z sekty członka rodziny. Taki okay. profesjonalny, to będzie taki profesjonalny materiał, nie? Oparty nie jak mi się wydaje, tylko po prostu na sprawdzonych, na innych również sektach metodach. Metodach, tak. No to już jest grube, nie? Bo członek rodziny to jest naprawdę ktoś, na kim tobie zależy. To jest sprawa życia i śmierci. To jest rodzina. A ja próbowałem. Tak, no rodzina, tak. To jest jedyni ludzie, którzy naprawdę troszczą się o ciebie i ma dla nich znaczenie, co robisz, kim jesteś i wszystko inne, bo... No właśnie, widzisz, to jest, u świadków to jest właśnie tragedia, że wmawiają ci skutecznie, że są twoją rodziną, ty się oddalasz od swojej rzeczywistej rodziny, z tą, którą masz więzy krwi. No i powiedz mi, która rodzina nagle na jedno hasło przestanie do ciebie rozmawiać? Za to, że na przykład, nie wiem, zagłosowałeś na inną partię niż reszta. Nie. No już trzeba naprawdę grubą rzecz odwalić, żeby rodzina się ciebie wyrzekła. Nie wiem, zamordować kogoś, naprawdę, no grubą rzecz. A tutaj po prostu za to, że nie zgadzasz się. Bez nawet podjęcia próby dyskusji z tobą, oni na jedno hasło, przy czym starsi nawet nie mówią innym. I reszta po prostu nie wie, dlaczego się do ciebie nie odzywa często. Nie wie, bo im starsi powiedzieli, dlatego się nie odzywamy do ciebie. Nie? Więc to jest najgorsze właśnie, to, że oni dają takie fałszywe poczucie rodziny. Wiesz, mówią brat, siostro. To nie ma żadnego znaczenia, że żaden to jest brat, żadna siostra. Koledzy z pracy są często bliżej w kryzysowej sytuacji niż taki brat i siostra. To są tacy, wiesz, przyjaciele, którzy są opisani w Księdze Hioba. Hioba przyjaciele. No, to tyle. Także może, może zakończę jeszcze takim świadkowskim żartem, który ostatnio usłyszałem. Bardzo mi się spodobał. Za tydzień będzie. Spalę. Ale mów. Czas na teraz. Ogólnie przyszli bracia właśnie do, żeby bo mąż był słabej wiary i przyszli bracia, więc żona powiedziała, że szwagry przyszli. I ja mówię, jakie szwagry? No mówi, no to skąd bracia żony, no to szwagry, nie? No, no tak. Taki sucho. No. Także słuchajcie, ja mam jeszcze taki pomysł w ogóle, żeby zrobić... Cała wielka rodzina, nie? Takiego live'a na zasadzie audycji radiowej co poniedziałek, późno w nocy, tak mniej więcej
czasu polskiego to będzie myślę 23, tak przez godzinkę i to by był taki live, który nie będzie zapisywany, czyli zrobimy go i po prostu usuniemy, nie? Z udziałem obecnych. Możemy sobie na różne tematy porozmawiać. No. Trzeba zapisywać, to jest kompendium wiedzy. Wszystko, co się na takim live'ie dzieje i zostanie odsłuchane, może mieć naprawdę duży wpływ na to, kto i co będzie robił, więc rozumiem i szanuję, ale myślę, że może mieć to bardzo, bardzo pozytywny wpływ na wiele, wiele osób i może być to zmarnowane, jeżeli nie zostanie zapisane. No pomyślimy. Pomyślimy jeszcze. To jest taki pomysł, który mi dzisiaj do głowy przyszedł, więc no, wiesz, ogólnie jeszcze nie jest dojrzały. To ty nam dałeś taki pomysł, bo nawet nie patrzyliśmy z tej strony, że można pomóc komuś, kto nie był nigdy świadkiem. Jak wyciągać świadków? To... No i ten super ksiądz do mnie zadzwonił, też mi powiedział to właśnie. Bardzo fajnie to było. Także jeszcze raz, ja myślę, że jeszcze was będę nękał kiedyś w przyszłości. Bardzo ale miło. Zobaczymy. Bardzo chętnie. Super. Dobra, dziękuję, pozdrawiam za telefon, was i wszystkich słuchających. Hej, hej. Hej, hej. Hej. No właśnie, tutaj Ewaka pisze, nie ma ludzi odpornionych na sekty. Studiowałam psychologię i miałam bardzo dużo o manipulacji w sektach, a wpakowałam się w grupę, gdzie dopiero w środku zorientowałam się, że to grupa destrukcyjna. No właśnie, i tak to niestety działa. Że pewne grupy wykorzystują twoje i cechy charakteru, i pragnienia, i wiedzą, jak do ciebie dotrzeć, nie? Tutaj Joanna Alabaster napisała, poprzedni live oglądałam na żywo, ale zaśmiałam się do łez. Zaraz wam coś powiem, bo mamy kolejny telefon. Halo, halo? Halo? Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, to taki głuchy telefon trochę. Halo? Musisz mówić do swojej słuchawki, bo nic nie słychać. No cóż, głuchy telefon. No dobrze, to ja się tu rozłączę. Jeszcze raz. Także słuchajcie... Królewna Śnieżka, słuchajcie, miło, ale my już idziemy spać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą resztę kanału Łączność i Zawłaszczanie przez Sektę. My też pozdrawiamy. Dobranoc. Co chciałem powiedzieć? Słuchajcie, w następnym tygodniu, bo mi wiele osób się zżaliło, że nie wiedzieli o tym live, bo ja rzeczywiście go tak zrobiłem na szybko, bo nie ogarniałem techniczne rzeczy, nie wiedziałem, czy mi się to uda wystartować. Także w następny weekend zrobimy drugą część tych śmiesznych rzeczy. Ludzie mówili, że ja mam cały zeszyt spisany, ja mam bardzo dużo. Telefon? Halo, halo? Halo, halo? Coś jest problem jakiś, bo ja niestety nic nie słyszę. Co mówisz? Chyba, że zobacz jeszcze na tamtym. Może coś u nas jest nie tak. Nie ma takiej opcji, żeby było coś nie tak. Może spróbuję oddzwonić. Ja, momencik. Zaraz zobaczymy. Oddzwonimy na ten numer. Tak. Dobrze, to spróbujemy... zadzwonić. Halo, a teraz? A teraz słychać dobrze. Mnie? Tak, teraz wyśmienicie się słychać. O kurczę, ale fajnie. Udało się w drugą stronę. Słuchajcie, ja tak chciałam krótko się odnieść do telefonu Łukasza, bo chyba tak miał na imię poprzedni rozmówca. Mhm. Dobrze mówię? Tak, tak. Okej, okay. Więc po pierwsze wielkie dzięki, że on zadzwonił, a także ta kobieta, która dzwoniła wcześniej, czyli dwie osoby niezwiązane z świadkami. Mnie było bardzo miło usłyszeć jako byłemu świadkowi to, co oni powiedzieli, bo muszę powiedzieć, że moim ogromnym bólem jest to, chociaż wyszłam już z organizacji bardzo wiele lat temu, jak słyszę osoby, które nigdy nie były, nigdy nie przeżyły tego bólu wchodzenia i wychodzenia, które nie wiedząc, co ludzie będąc tam przeżywają, jakie mają motywacje, potrafią jednym krótkim zdaniem stwierdzić na przykład, trzeba być idiotą, żeby wejść do tej sekty, albo jak ci się tam coś nie podoba, to po prostu odejdź. No po prostu jak słyszę coś takiego, to się we mnie aż gotuje. Aż się gotuje, bo ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, z taką lekkością osądza.
I tu mówię wielkie podziękowania dla tych osób, które zadzwoniły dwóch, że nie należą do tej grupy. I ogromna prośba do innych, którzy być może słuchają. Nie mówcie nigdy w ten sposób, że trzeba być idiotą, żeby wejść do sekty. Bo naprawdę zmanipulowany może być każdy. Ja osobiście jestem inżynierem, była też pani psycholog, która sama się uczyła o manipulacjach i temu podlegała. To nie jest tak, że ci ludzie są źli, głupi, nieinteligentni. To jest po prostu nieprawda. Natomiast mówię, nie trzeba też wybitnej inteligencji, żeby zrozumieć, że mówiąc komuś, że jesteś idiotą, go się nie przekona do siebie, bo się robi z niego automatycznie wroga. I tutaj chciałabym od razu powiedzieć, że te dwa kanały osób, które znamy, zarówno Jacka, jak on jest tam od strachu do wolności, jak i Korneliusza, ojciec się, to są dwa kanały, na których jest bardzo dużo przykładów, jak można do świadków dotrzeć, jak okazać im szacunek i jak zrozumieć właśnie przez to człowiek przechodzi. Także jeżeli tam są osoby, które słuchają, to i ten kanał, zresztą no, dużo jest kanałów, ale ja powiem szczerze, że dzisiaj byłam bardzo zbudowana tym z Korneliusza komitetem. Praktycznie pół dnia siedziałam i czytałam komentarze. Większość, znakomita większość tych komentarzy to były komentarze właśnie okazujące szacunek i Korneliuszowi za to, co zrobił, jak i wyrażające się z szacunkiem wobec tych starszych, którzy naprawdę w moim przekonaniu poszli do ściany. Oni, będąc ograniczeni tymi biurokratycznymi przepisami, którym podlegają i książką, której się muszą słuchać, oni poszli tak daleko, jak mogli. Ja jestem przekonana, że to było bardzo coś dużego w ich prywatnym życiu. Może się mylę, ale takie odniosłam wrażenie, że ten szacunek, jaki mi okazał Korneliusz, nie pójdzie na marne. No i z tym przesłaniem chciałabym zostawić resztę. No i życzę dobrej nocy. To by było na tyle. Dziękujemy. Dziękujemy za telefon. Tutaj może uzupełnię, że świadkowie to są, oni tak mają wpojone. Wpojone mają, że przygotowani są na atak, więc jeżeli wy ich atakujecie, to dokładnie robicie to, co ja mówię tutaj o nieświadkach, czy nawet o świadkach, to jest to, co oni ćwiczą, nie? Bo oni są przygotowani na opór i przygotowani są na nielubienie ich, na nienawiść, więc oni to ćwiczą. To, czego nie ćwiczą, to jest to, że ktoś zaczyna im okazywać miłość i zrozumienie. No to nagle tego nie ma w skrypcie. No bo zobaczcie, ile razy się w służbie zdarza, że ktoś się na przykład zgłasza na studium, zgadza na studium i na przykład jest to osoba, która, nie wiem, zna lepiej Biblię albo potrafi rozmawiać merytorycznie. No nie. Prawie nie ma takich sytuacji. Ale też nie zapomnijmy o ludziach, którzy się wychowali w tak zwanej prawdzie. Tak? Mhm. To są dzieciaki, które nie miały wyjścia. Ja byłam ochrzczona w wieku 13 lat. Ja pamiętam, jak mój tata powiedział, że nie ma możliwości, żebyś się chrzciła, dlatego że jesteś za młoda. On się chrzcił, jak miał tam 18, nie rozumiał nic. Potem wziął podobno jakiś drugi chrzest, ale się absolutnie nie zgadzał. Przy czym ja poszłam, akurat był nadzorca podróżujący. Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwisko. Nie, mów lepiej. Lepiej nie powiem. W każdym razie taki, który uwielbiał dzieci i ja poszłam do niego i powiedziałam, że mój tata się nie zgadza nie na to. Nie w sensie tym, wiesz, nie, że tak lubił dzieci. Znaczy, no nie w tym sensie, kobiety, tak, nie? Ale no nie, no przepraszam. Chociaż ja nie wiem, no ja nie miałam, no nieważne. W każdym bądź razie, no ja miałam 13 lat, jak się uczciłam, mój tata powiedział absolutnie nie. Poszłam do podróżującego, podróżujący powiedział, ty masz słuchać Boga bardziej niż rodziców, więc ja jako takie dobre dziecko, które zawsze słuchało, przeciwstawiłam się tacie, potem ten podróżujący rozmawiał z moim tatą, no i tata się zgodził, tak, ale ja miałam tylko 13 lat, ja nie wiedziałam, z czym to się je w ogóle, więc też nie zapominajmy o dzieciakach, które są na tyle zmanipulowane, że są chrzczone w wieku 9, 8, 7 lat, tak, my nie mieliśmy wyjścia. Bo nasze całe życie to było w tej religii, tak? Mhm. Więc jak mi ktoś powie, że bycie w takiej religii to jest się idiotą, no to niektórzy nie mieli w ogóle wyjścia żadnego. Po prostu byli z reguły, nie? A ci, którzy sami się ochrzcili, to szukali albo
przyjaciół, albo wiary w Boga, albo nawet nadzieje na zmartwychwstanie, tak jak stracili swoich bliskich. Zawsze jest jakiś zaczepnik, gdzie ludzie idą do takich sekt, do takich nawet grup wsparcia, nie? Moim zdaniem największym takim sukcesem, jaki byśmy odnieśli jako byli świadkowie, jest to, żeby zbudować przekonanie, że istnieje społeczność byłych świadków, która sobie pomaga, wspiera się, bo ani kłóci, wiecie, bo to, tak, też, bo tak, też jest to problem, jest, tak, że często jakieś grupy są, to są ludzie odjechani i oni często nie potrafią, kłócą się o kwestie religijne i tak dalej. Trzeba zostawić to z boku. Wierz se, w co chcesz, rób se, co chcesz w domu, chcesz być, nie wiem, gejem se bądź, chcesz być, nie wiem, wojskowym bądź se, tylko nie rób z tego kwestii, nie, że krytykujesz mnie, że ja nie chcę, ja tego nie popieram, bo ja nie muszę, ja mogę tego nie tolerować, ja mogę to tolerować, to nie znaczy, że to popieram. Ja niektórych rzeczy po prostu nie toleruję. O tych rzeczach, w tych rzeczach staram się nie obracać, ale pewne rzeczy toleruję, one mi przeszkadzają, ale nie na tyle, żeby uciekać od nich. I właśnie w tej kwestii tolerancji musimy się obracać. Musimy się trzymać razem, żeby widzieć ten większy cel. Nie? Nie żeby najważniejsze było moje, żeby, wiecie, taki wewnętrzny świadek, że ja muszę cię przekonać do moich nowych wartości teraz. Ja nową teraz prawdę znalazłem i to jest prawda. Największa i twoja prawda to jest oszustwo. Moja prawda jest najprawdziwsza i teraz masz przyjść tutaj, ja ci pokażę, nie? Co jest prawdą. I to sprawia, że ta społeczność jest podzielona, niestety. I ktoś wychodzi i jest chaos, bo on nie wie, co ma zrobić, nie? Nie ma wsparcia. A trzeba zbudować, musimy się wspierać, bo naprawdę my wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Mamy podobne problemy, podobne bolączki, podobny ból emocjonalny. To o tym wszystkim możemy rozmawiać, możemy sobie pomagać i to jest fajnie. Mam parę ciekawych pomysłów, to za jakiś czas się z wami podzielę, bo niektóre rzeczy mi tak do głowy przychodzą, jak o tym myślę. No i co? Będziemy kończyć chyba, co, Joluś? Nie używajcie słów sekta wobec Świadków Jehowy, to jest obraźliwe. No tak, no dla świadków to jest obraźliwe, to jest prawda. Tak. To jest dla nich niestety... Aczkolwiek jest to dobry opis tak naprawdę, tylko że no, oni tego nie przyjmują, ale słuchajcie, no kto będąc w sekcie twierdzi, że jest w sekcie? No nikt. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś, kto jest członkiem sekty, twierdzi, że jest w sekcie, oni wierzą. No nie ma, no nie ma takiej osoby, chyba że jest taka, która się obudziła. No Dorota pisze, znacznie lepiej brzmi grupa wysokiej kontroli, aczkolwiek jak powiesz tu świadków, to też jest źle. To oni też... Słuchajcie, czy ktoś chce jeszcze zadzwonić ostatni telefon? Jest nas tu 287 osób, może ktoś jeszcze na dobranoc zadzwoni. Jeśli miałby ktoś ochotę na pożegnanie, a jak nie, no to już nasze psy się stresują. Tak, mój pies tutaj już... Co tam? O, widzicie, jak ładnie. Mamy telefon. Halo, halo, halo. No, witaj Maciek. Witaj. Coś tutaj się... Ja oglądam na telewizorze, a dzwonię... Okej, musisz wyłączyć telewizor, bo rozmawiamy teraz przez telefon. Czy tam przez to urządzenie, do którego zadzwoniłeś, czyli słuchasz... No. Słuchasz nas z opóźnieniem. Aha. A teraz ja dzwonię? Teraz ty dzwonisz, tak. Teraz ty dzwonisz, tylko że to w YouTubie jest z opóźnieniem, wiesz, kilkunastu sekund. Okej, dobra, ściszam telefon, ściszam telewizor i... Bo to moja żona prezentuje psa. No, słuchamy cię. Ja pomogę. O, zobaczcie, jakiego mamy tutaj. Już się złości, bo już za długo. Już. Tak, słuchamy cię. No, słuchajcie. Ja jestem świeżo wykluczony. W piątek na ulicy powiedzieli nam, że nas wykluczyli. Chociaż my już się z żoną odłączyliśmy wcześniej. Moja żona z powodu właśnie tego wykluczenia jest teraz w szpitalu. Oj, przykro nam. Ale to tak przeżyła, tak? No. Ojej. No przeżyła, no bo to przeżywamy od jakiegoś czasu. A długo byliście od sporego świadkami? Długo. 30. 30 lat. No to rzeczywiście długo. No i nasi synowie są. I dzisiaj akurat właśnie syn był
syn był, bo jeden mieszka w Polsce, drugi mieszka w Anglii. Ale chcę wam jeszcze powiedzieć, no tutaj wcześniej nie słuchałem was, dopiero teraz niedawno, chyba ze dwa telefony słuchałem. Chcę wam jeszcze powiedzieć o jednej grupie ludzi, którzy są w orgu, że tak powiem. A mianowicie to są młodzi ludzie, to jest taka młodzież, która cieszy się swoim towarzystwem, żyją od imprezy do imprezy, od zebrania do zebrania, od zbiórki do zbiórki, służby do służby, nie wszyscy, nie zawsze chodzą, ale tworzą bardzo, bardzo fajne, zgrane towarzystwo, które się nie krzywdzi, które umie dobrze wypić, dobrze pogadać, dobrze zorganizować imprezkę. I ci ludzie, oni nie służą tyle dla orga, co dla towarzystwa. Tak, tak, no to też jest tak. I powiem wam, że takich ludzi jest niemożliwe wyciągnąć z tego. Wiesz co, ci ludzie dorosną kiedyś. Obojętne, co byś im nie powiedział. No Maciek, oczywiście, że dorosną. Tylko, że co byś im nie powiedział, to będzie blokada. Ja mam rozmowy z moim synem. Dzisiaj miałem rozmowę, bo jechaliśmy razem do żony. I on mi powiedział, żebym mu nic nie mówił o takich rzeczach. Bo on nie chce. On nie chce tego słuchać. Ja stawiając się w jego położeniu, ja go rozumiem. To jest młody człowiek, no młody, no przed 40, nie? Ale on po prostu mówi do mnie, ty mi o tym nie mów, bo ja nie chcę tego słuchać. On nie chce tego słuchać świadomie, bo on nie chce zmieniać swojego życia. On jest szczęśliwy. Czyli jest dla towarzystwa. On jest dla towarzystwa. Dokładnie tak. No widzisz, mają swoją grupę, mają swoich kumpli, jeżdżą motocyklami, bawią się razem, jeżdżą po świecie razem, wszystko robią razem, pomagają sobie wzajemnie bardzo wydatnie i oni naprawdę tworzą fajne towarzystwo. A to, że oni jeszcze no, muszą trochę tam robić w tej organizacji, No to nie ma dziwne, no bo muszą w niej być jakoś. Ale między nimi nie ma rozmów duchowych. No nie. No właśnie, to jest... Oni w ogóle nie rozmawiają. Rozmowy te się kończą po zebraniu. To już to nie tylko między nimi, tak w większości ludzi jest. Weź porozmawiaj z jakimś świadkiem na tematy biblijne, to wiesz, na głębsze jakieś, nawet ze strażnicy, to oni nie są zainteresowani. Słuchaj, ja byłem w Polsce teraz. I podszedłem do kilku osób, które stały przy wózkach. Nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Nikt. W jednym przypadku nawet osoby na jakieś tam, jak się to nazywają, te stacje takie, co się zjeżdża po paliwo z autostrady po polsku, zapomniałem. No ale na tych zjazdach takich, tam takich odpowiednika brytyjskiego serwisu, tam stali świadkowie z wózkiem, wiesz, oni byli zainteresowani moim psem. Ja tam chodziłem tak prowokacyjnie, że się snuje, wiesz, no gość ma czas, może by go zagadać. O psa zagadali i o tym psie gadali, nie? I koniec. Zero, wiesz, jakiegoś poruszenia tematów biblijnych, nic. Co? Oni... Ale tak, ale to masz rację, że dużo młodych ludzi w wieku 30-40 lat, oni nic nie chcą zmienić, bo to jest całe ich życie też, nie? Wiesz, to tak. Dokładnie. To jest całe ich życie, zważywszy, że jeszcze rodzice, to tak jak nasz Jonatan też, jak się budziliśmy, to powiedział, że zwariowaliśmy, bo wszystko mu runęło, nie? Więc wiesz, twój syn może nie jest przygotowany na to, żeby zmienić cały swój światopogląd, wiesz, wszystko. Ale tam nie ma światopoglądu, Jola, to są pokolenie ludzi, którzy jest wychowanych w pewnym kontekście kulturowym. Tak, to jest ten sam problem, który mają Francuzi na przykład z kolejnym pokoleniem muzułmanów. To są ludzie, którzy nie znają prawdziwego islamu, a dla nich to jest jakaś tożsamość, bo trzeba mieć jakąś tożsamość, bo jak się im to zabierze, to nie mają tożsamości, nie?
Bo w większości to są ludzie, którzy są niewierzący, więc oni muszą mieć jakąś tożsamość. To jest poczucie przynależności do grupy, to jakaś tożsamość jest bardzo ważna. Ludzie na stare lata szukają tak swoich korzeni i tak dalej, nie? Więc to jest. Tak. Jak ktoś przestanie być świadkiem, to kim ma być? No katolikiem, to on jest, katolik jest nienawidzony przez świadków, tak? Więc on nie będzie katolikiem, bo dla niego to jest downgrade, a nie upgrade. Tak naprawdę. Tak. Więc nie ma tak, czegoś takiego. To są takie przywiązania środowiskowe, to oni zupełnie, wiesz, żyją swoim życiem, można powiedzieć. Nie jest to życie ani zborowe, ani życie. No oni są, bo są. Nie robią żadnych postępów, jak to się mówi w orgu. Żyją sobie i jest fajnie. I mają dobre wsparcie wśród tego swojego środowiska i dobrze się w nim czują. Tak. I komu krzywdy nikt nie zrobi. Tak, masz rację, bo... Bo to też zależy, wiesz, czy jesteś wierzący, czy nie jesteś wierzący. Bo jak nie jesteś wierzący, to ci jest dobrze wśród świadków. Bo masz fajne towarzystwo. Możesz się dobrze pobawić. Spotykasz się z ludźmi co chwilę. Rozmawiasz, jesteś komunikatywny. Ładnie się ubierzesz, tak? Więc no, jest dużo plusów bycia w kupie, tak? No taka jest prawda. Ale tak. Jak... Tak. Jesteś w kupie, masz tam rodzinę, masz wszystko, nie wiesz w to, co do ciebie mówią, ale mechanicznie robisz rzeczy, które od ciebie tam powiedzmy wymagają, a swoje robisz, tak? Oni swoje, a ty swoje, nie? Ale masz przyjaciół, znajomych i doskonale wiesz, że jak tylko powiesz coś przeciwko, to cię wyrzucą, nie? Więc niektórzy nie chcą płacić tej ceny. Właśnie, tej ceny nie chcą zapłacić. No właśnie, powiem coś ciekawego. Jak jesteś, normalnie działasz, chodzisz na zebrania, tam raz w miesiącu może nawet, chodzisz raz w miesiącu na zbiórkę, to nikt cię nie pyta, jaka jest twoja wiara, jakie jest twoje zrozumienie, no tak, o co, dokładnie. Jaki w ogóle jest twój stosunek. Ale jak zaczniesz mówić o czymś, co ci się nie podoba, to od razu twoja wiara osłabła, nie masz więzi z Jehową. A wiecie co, miałem rozmowy ze starszymi tutaj dwie wcześniej, bo na komitecie nie byłem, nie poszliśmy na komitet, ale oni, mieszkamy blisko sali, więc oni wyszli z komitetu i szli do nas, a my szliśmy z psem na spacer. I oni nam na ulicy powiedzieli, że oni podjęli decyzję, że nas wykluczają. Ale wcześniej mieliśmy z nimi rozmowy, no były to emocjonalne rozmowy, no bo no niestety, no tak to się działo. Natomiast oni w ogóle nie przyjmowali żadnych argumentów logicznych, ani biblijnych, żadnych. Ale wyobraźcie sobie takie pytanie, stawia ci starszy w czasie takiej rozmowy. To ty nie wierzysz w Armagedon? To ty już nie wierzysz w niewolnika? To jest pytanie, które, ja wiesz, mówię... to jest tak jak nie, wiesz, ja kiedyś na moim komitecie zadałem starszemu pytanie, na które nie da się odpowiedzieć tak czy nie, w jednym słowie. Zadałem mu pytanie, czy przestał zdradzać swoją żonę. Ja słyszałem to, no super. Wiesz, twój komitet był też, Maciek, super, naprawdę, no wielki szacun. Co prawda twój komitet był po angielsku chyba, nie? Jak dobrze tak. pamiętam. Tak, tam miałem fajne rzeczy, no. Miał powyciągać mogłem. No, byłeś fajnie przygotowany, a dzisiaj Korneliusz po prostu przecudnie ten cały komitet przeprowadził, świetnie. No i inteligentnego miał przewodniczącego komitetu. To był bardzo. No ja niestety nie mogłem liczyć na inteligentnego przewodniczącego. No, pamiętam, jak się śmiałem z twojego komitetu. Jaki tam przyparłeś do muru, nie wiedzieli, co powiedzieć. Ja jeszcze miałem inne obrazy w głowie, bo jeden ze starszych z mojego komitetu prywatnie przebiera się w damskie ciuszki. Więc wiesz, to. A moja wyobraźnia szalała? Na tym momencie. Wiesz, także. No, przykro nam, słuchaj, że z twojej żony. Czy możemy w jakiś sposób się z nią skontaktować i ją pozdrowić albo coś? Może jakiś e-mail udostępni, moglibyśmy popisać. Jest tylu ludzi. To ją pozdrowię. No dobra, napiszę ci. Napiszę ci. Wiesz co, powiem ci, że ten numer stacjonarny, który teraz tutaj się wyświetla na ekranie, on z komórki nie można zadzwonić na ten numer. Polska 42 288. Można, mam telefony. Komórki. Może ktoś dzwonił w tym momencie, jak próbowałeś. Ale ja nie, nikt nie dzwonił, bo ja wbiłem ciebie
na WhatsAppa z numerem angielskim i dzwonię z WhatsAppa. No to nie mam pojęcia. W każdym razie ten numer będzie nieczynny, ponieważ ludzie nie ogarniają, że to jest live i po live do mnie dzwonili jeszcze wiele godzin po ostatnim. Ale który numer nie będzie czynny? No, ten WhatsAppowy? Nie, ten WhatsAppowy będzie, tylko że mówię, nie będę odbierał telefonów, nie? Wiesz, ten 395 na koniec. Po prostu wyciszę. Nie, ja możecie pisać wiadomości, ale nie będę odzwaniał. Ja rzadko dzwonię. Ja z Korneliuszem na maile sobie piszemy. Super. Też fajnie. Już od jakiegoś czasu i no tak trochę nas tam wspierał, ale bardzo żałuję, że ten komitet jego ukazał się po moim komitecie, a nie przed, bo bym sobie skopiował ściągnął ten komitet i poszedłbym na ten komitet, a tak nie poszedłem. No i że oczywiście zaocznie nas... Jemu w ogóle dziwna rzecz, że mu pozwolili ten list odczytać, bo rady dla starszych, no nie? Rady dla starszych są takie, że nie trzeba nie czytać listu, tylko żeby przeczytać tam ile trzeba i koniec nie czytać dalej, tak, nie? Nawet tutaj wersetu nie dadzą przeczytać. No, mi tu po prostu szczęka opadła. Podsądnemu nie dadzą wersetu. Szczęka mi opadła, tak, jak to usłyszałem. Nie wiem, czy on po prostu dlatego był mówię, jakiś że miły, czy on w swojej głupocie się na to zgodził. Nie, to nie w głupocie. Wiesz co, on, ten przewodniczący po prostu myślę, że dobrze wiedział, o czym mówi Korneliusz, bo zwróć uwagę, że on tam powiedział na koniec, to decyzja jest twoja, a nie nasza. Że to nie oni podjęli decyzję o wykluczeniu, tylko on się sam odłączył i powiedział, bo tak to oni nigdy o tym nie mówią. Oni mówią, my cię tu wykluczamy i koniec. Nie było posiedzenia nawet. Nie było nawet tego momentu, gdzie nie ma potędnego, oni decydują. No tak. Także jest fajnie, bo naprawdę ciekawy komitet. Myślę, że dużo osób będzie mogło z też tego pomoże, skorzystać. Nie? Tak, też pomoże. Słuchaj, tutaj pozdrawiają twoją żonę, więc uściskają od nas wszystkich tutaj. Dziękuję bardzo. Ja jej przekażę. Myślę jakoś tam... Ja Maciek kiedyś do ciebie pisałem. Może. Ja, słuchajcie, przepraszam, to ja akurat się tutaj wtrącę. Ja mam bardzo dużo wiadomości. Jeżeli nie odpowiadam na jakąś, to po prostu zapomniałem. To proszę napiszcie jeszcze raz, przypomnijcie się, bo naprawdę ja dostaję bardzo dużo wiadomości, nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć, a staram się na wszystkie. Jeżeli nie odpowiedziałem, to napiszcie jeszcze raz, przypomnijcie się i ja odpowiem, na 100% odpowiem. Nie, odpowiedziałeś spokojnie, ja przecież nie mówię wiem o tym, że mamy kontakt. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo wiem, że niektórym nie odpowiedziałem, nie? Czasami jak dostaję wiadomości... To ich nie czytam, bo jak przeczytam, to zapomnę odpowiedzieć, że przeczytałem, więc jak coś jest nieprzeczytana przez jakiś czas, to nie znaczy, że ja unikam, tylko po prostu nie mam czasu na odpowiedź, nie? Więc przeczytam i wtedy jasne odpowiem. W prywatnym, jak zadzwonię do ciebie prywatnie, to ci parę rzeczy opowiem. Dobrze. Ciekawych. Bo tak na forum to nie bardzo chcę mówić o wszystkim. No, oczywiście, no, zrozumiałe. Także gratulujemy wam dzisiaj... całej rodzinie, twojej żonie wolności. No tylko nam na razie. Tylko wam nam na razie, we dwoje. Ale, to, wiesz, to ale razie... dobrze, że jesteśmy we dwoje, tak, wiecie, to nas bardzo... Tak, to jest wspaniałe, to że tak możecie się to wspierać, nie? Ale nie martw się, we dwoje. Cała ta organizacja się trzęsie w posadach, oni w panice są mocno. No, ja już to czuję. Czytałem na Reddicie, napisał taki jeden głosiciel Pimo, napisał, że rozmawiał z podróżującym i ten podróżujący mówi, że wszędzie, w każdym zborze bracia, z którymi on rozmawia, są bardzo, bardzo w takim depresyjnym nastroju, wyczerpani, więc słuchajcie, oni nie mają nic do zaoferowania, no bo co, jak jesteś wyczerpany, oni ci tylko mogą powiedzieć, zrób więcej. Bo co ci więcej mogą powiedzieć? No tak, tak. No i co chwilę straszą, tak, że coraz więcej odstępców, żeby na siebie uważać i nie, więc ci ludzie wszyscy są w zasadzie też w strachu coraz większym, nie? Bo odstępców nas jest, że nawet tak powiem, coraz więcej, w czwartek, nie? Na zebraniu, no w czwartek na zebraniu był temat odstępców. No właśnie, i to jest właśnie taki, znowu mamy wrogów, nie, u świadków, znowu atakują nas, ci ludzie są zmęczeni tak naprawdę, tu poczucie winy, że robią mało, tu zmęczeni, tak, że co chwilę muszą z kimś walczyć, że ciągle ktoś na nich napada, nie? O tym będzie w tym tygodniu podcast, porozmawiamy sobie właśnie o tym,
To są fajne rzeczy. W ogóle fajny był jeden wywiad radiowy, słuchajcie, cię zaprosili, to zdradzę, o czym będzie. Był w pewnym amerykańskiej stacji radiowej wywiad taki ustawiony taki, bo oni mają ten taki departament do kontaktów z mediami. No i tam poszedł starszy z tego departamentu, oczywiście oni wcześniej wysyłają listę pytań, bo to jest taki, wiecie, sponsorowany, nie? Tak, że oni proszą, tutaj damy ci artykuł, będziecie mieli taką zapchaj dziurę w ramówce. No oczywiście to jest bardzo pozytywny o świadkach. Zresztą jak zobaczycie sobie pozytywny artykuł, że świadkowie wznowili głoszenie i tak dalej, skopiujcie sobie tytuł i wrzućcie w Google. To zobaczycie, że w każdym mieście jest ten sam artykuł, trochę są pomieszane czasami imiona, czasami tekst jest, akapity zamienione, a tak generalnie to jest wszystko na jedno kopyto, bo oni tak rozsyłają. No i w radio, w amerykańskim radio był taki wywiad i ten prowadzący zapytał tego starszego, on tam kamera była i on widać było, że on ma napisane odpowiedzi w telefonie i on się pyta, prowadzący, czy mogą słuchacze zadzwonić i zadawać pytania. No a on mu odpowiada, że wolałbym się raczej trzymać skryptu. No, co prawda nie zadzwonił nikt, ale prowadzący się skryptu nie trzymał i zaczął zadawać pytania spoza listy. Bardzo fajny wywiad. Także w tym tygodniu go też omówię, zrobimy sobie, będzie fajnie. Widziałem go gdzieś tam już w internecie, ale jeszcze tak. Go nie oglądałem. No, on był z 2 tygodnie temu niecałe. No dobra, ja się rozłączam, może ktoś jeszcze zadzwoni, chociaż chyba już będzie kończyć. My już będziemy kończyć, bo... Uściskaj żonę serdecznie od nas, powiedz, że nas jest więcej. Bardzo dziękuję. No, do zobaczenia. My wiemy trochę, bo no, w Polsce tutaj nie mamy kontaktu z tymi, którzy odeszli, ale mamy... A możesz powiedzieć, mamy. Z jakiego jesteś rejonu w Polsce? No. Czy nie bardzo? Północno-wschodni. Dużo to mówi, okej, nic nie. Północno-wschodni. Dobrze, domyślałam się. Gdzie ja z geografii byłam? Maciek. Matko. Czekaj, Maciek, ja tak patrzę ci, na mapie. Jak zadzwonię do ciebie, to ci powiem. No. No dobrze, pozdrów żonę, uściskaj ją, niech szybko zdrowieje. Jak ktoś słucha ze świadków tutaj z naszego regionu, to będą mnie znali, bo mnie bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. Także jeżeli ktoś jest, to pewnie się do mnie odezwie, bo mam dużo tutaj. No, może zobaczą, że wiesz, nie gryzą tak zwani odstępcy, nie? No, no dokładnie. Dziękuję dokładnie. Ci bardzo za telefon. Widzicie się dobrze, kochani. No, trzymaj się również. Do usłyszenia. No, w takim razie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. No, do usłyszenia. No. Tak, a i co, kończymy, Jola. Ja widzę, że dzisiaj ubrałaś kolczyki ode mnie na live'a. Na następny wspólny live zainwestuję w kajdanki albo w jakiś kaftan, żeby myślałam, ci że ręce przywiązać, kupić. Żebyś nie waliła po stole i mikrofonach. Ale. No dobra, słuchajcie, miło mam było z wami, bo ja jutro do pracy też rano, a u nas jest, no u was już jest 23:10, matko. Także cieszymy się za waszą, za tych, którzy wytrwali do teraz. Co złego, to nie my. Serdecznie pozdrawiamy. Jak nie słuchajcie, nie obrażajcie się, bo nie przeczytaliśmy wszystkich komentarzy, ale naprawdę nie byliśmy w stanie, to tak szybko szło, że po prostu... I za tydzień kolejny live będzie, słuchajcie, ze śmiesznymi historyjkami, część druga, bo wiele osób mówiło, że nie wiedziało, że mają tyle historyjek i spóźniły się na live. Także zapiszcie sobie, spiszcie te historyjki. Jak nie chcecie dzwonić, napiszcie e-mailem, ja przeczytam i się pośmiejemy. No właśnie, coś fajnego, coś co nas kiedyś spotkało, coś co nas zaskoczyło u świadków, co do dzisiaj pamiętamy. O. Tak, a jutro zrobimy chyba live taki późnonocny. Znaczy ty zrobisz, bo zrobimy, ja bo jestem... ja po nocach siedzę, ja sobie chętnie zrobię taki live, z godzinę tak sobie pogadamy o tam różnych rzeczach, tak bardziej na luzie. Także miłej nocki, dziękujemy za wszystko, że byliście z nami i wytrzymaliście nasze gadki, pogadki. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich, którzy zadzwonili, nie zadzwonili, byłych świadków, obecnych i nadarzy. Prosperujących. Nadarzy słucha to oczywiste. Was. Pozdrawiamy. Będziecie sławni. Na razie.